Sylwia bierze udział w konkursie piękności. Za pół godziny musi wyjść na scenę. Dziewczyna zostawiła swoje rzeczy w garderobie i poszła porozmawiać przez telefon. Po powrocie zobaczyła, że ktoś podarł jej kostium. Sylwia wpadła w szał i zaczęła przepytywać swoje rywalki. Kamila powiedziała: miałam nakładany makijaż, więc siedziałam w fotelu w bezruchu i nie mogłam się rozglądać. Czesia oznajmiła: byłam w toalecie, chyba zatrułam się obiadem. A Izabela powiedziała: byłam na zewnątrz i nagrywałam filmik dla moich followersów. Kto kłamie? Kamila powiedziała, że miała nakładany makijaż. W takim razie dlaczego postanowiła zepsuć go maseczką? Sylwia poszła do magazynu, by znaleźć nową kreację. Nagle drzwi zatrzasnęły się za jej plecami. Dziewczyna musi podać 8-literowy kod, by się stamtąd wydostać. Za 5 minut ma być na scenie. Pomóż jej rozszyfrować to hasło. Obrazek na ścianie to podpowiedź. Hasło brzmi: dwa oczka. Sylwia otworzyła drzwi i stanęła twarzą w twarz ze zgrają zmutowanych szczurów. Dziewczyna rzuciła się do ucieczki i po drodze się zgubiła. Znalazła troje drzwi prowadzących na scenę, ale w każdym miejscu czyhają niebezpieczeństwa. Za pierwszymi drzwiami z sufitu zwisają rozerwane przewody elektryczne, a na podłodze są kałuże. W drugim przejściu pełza skorpion, gotowy, by zanurzyć swoje żądło w nodze Sylwii. A za trzecimi drzwiami znajduje się magiczny portal prowadzący na szczyt góry. Pomóż Sylwii dokonać wyboru. Powinna wybrać pierwsze drzwi. Między kablami a kałużami jest dużo miejsca. Może spokojnie się przeczołgać. Sylwia weszła na scenę i od razu zauważyła na widowni trzy podejrzane szczegóły. Widzisz je? Spójrz na tę panią. Czyta książkę do góry nogami. Skrzypek gra bez strun. No i co na widowni robi panda? Sylwia wygrała konkurs piękności. W nagrodę dostała diamentową tiarę i pokaźny czek. Po wszystkim poszła za kulisy. Nagle na kilka sekund zgasły wszystkie światła w budynku. Kiedy ponownie się zapaliły, Sylwia odkryła, że ktoś ukradł jej tiarę. Przepytała trzy rywalki. Zuza powiedziała: nie potrzebuję twojej tiary, mój tata jest miliarderem. Judyta oznajmiła: ktoś popchnął mnie w ciemnościach i rozdarł mi sukienkę. A Renata stwierdziła: musiałaś upuścić ją na podłogę, poszukaj dobrze. Kto przywłaszczył sobie tiarę? Zuza schowała ją pod diamentowym naszyjnikiem. Następnego dnia Sylwia obudziła się w jakimś strasznym zamku. Zła wiedźma zamieniła ją w małpę. Aby zdjąć urok, Sylwia musi wypowiedzieć zaklęcie. Ale magiczna księga z zaklęciami znajduje się w zamkniętej na zamek skrzyni. Aby ją otworzyć, trzeba podać 6-cyfrowy kod. Pomóż dziewczynie go odgadnąć. Na półce stoi dokładnie 6 świec. To podpowiedź. Na każdej z nich widać określoną liczbę kropek, a zatem kod brzmi 2, 4, 3, 6, 2, 1. Na osiedlu, na którym mieszka Sylwia, są 4 duże domy. Wszystkie stoją w rzędzie przy jednej ulicy. Każdy ma inny kolor: czerwony, zielony, biały i niebieski. Dom pani Janczak znajduje się na lewo od zielonego domu. Trzeci dom w rzędzie jest biały. Pani Gadzina jest właścicielką czerwonego domu. Pani Kamińska nie mieszka na końcu ulicy, ale na prawo od niebieskiego domu. Pani Dudek mieszka w czwartym domu. A pierwszy dom nie jest czerwony. Spróbuj ustalić, kto gdzie mieszka i jakiego koloru są ich domy. Na podstawie powyższych wskazówek wiemy na pewno, że pierwszy i trzeci dom nie mogą być czerwone.
Pani Dudek mieszka w czwartym domu, a więc pani Gadzina, która ma czerwony dom, może mieszkać jedynie w domu numer 2. A ponieważ pani Kamińska nie mieszka na końcu ulicy, musi mieszkać w trzecim domu, który jest biały. Dom pani Janczak znajduje się na lewo od zielonego domu, co oznacza, że w czwartym domu mieszka pani Dudek, a pani Janczak mieszka w pierwszym domu, który jest niebieski. Który z tych mężczyzn udaje nauczyciela? Facet po lewej nie jest nauczycielem, to aktor. Spójrz na ikonkę w rogu, właśnie kręci film. Dwóch przyjaciół chce przedostać się na drugi brzeg rzeki. Jedynym sposobem, by tego dokonać, jest popłynięcie łodzią. Ale w łajbie mieści się tylko jedna osoba. I przecież wiadomo, że sama nie wróci po drugiego pasażera. Nie ma tam żadnych lin ani innych przedmiotów. A mimo to chłopakom udało się przepłynąć łodzią na drugą stronę. Jak to możliwe? Przyjaciele stali na przeciwległych brzegach rzeki. Kornel i Kamil są bliźniakami. Kornel mieszka z żoną, a Kamil mieszka sam. Który z nich to Kornel? Chłopak z lewej. Ma dwie szczoteczki do zębów w łazience, a u Kamila widać tylko jedną. Na przyjęciu pojawił się podróżnik w czasie. Widzisz go? Buty tej pani wyglądają bardzo staromodnie. Czarek wszedł do upiornego budynku. Został tam zaproszony na rozmowę o pracę. Nagle ktoś zatrzasnął za nim drzwi i chłopak utknął w środku. Błąkał się przez chwilę, aż w końcu trafił na czworo drzwi. Znalazł też liścik o treści: na rozmowę kwalifikacyjną można dostać się tylko przez trzecie drzwi. Pozostałe prowadzą do czarnej dziury. Powodzenia! Pomóż Czarkowi wybrać właściwe drzwi. Symbole na drzwiach to liczby. Czarek powinien więc wybrać te drzwi. Mówię do ciebie, a ty mówisz do mnie. Trzymasz mnie każdego dnia, a mimo to nie czuję twojego zapachu. Czym jestem? Jestem twoim telefonem komórkowym. Pewien pan i pani ucinają sobie pogawędkę. Osoba o ciemnych włosach mówi: jestem mężczyzną. Osoba o blond włosach stwierdza: jestem kobietą. Przynajmniej jedno z nich skłamało. Spróbuj odgadnąć, jaki mają kolor włosów. Gdyby tylko jedna osoba skłamała, wówczas mielibyśmy dwóch panów i dwie panie. A więc wychodzi na to, że oboje skłamali. Oznacza to, że pani ma ciemne, a pan jasne włosy. Co jest nie tak na tym obrazku? W dzbanku nie ma mleka. Widzisz coś dziwnego na tym obrazku? W lustrze nie ma odbicia tej pani. Widzisz tu gdzieś wampira? To ten facet. Frania to młoda wiedźma. Pewnego razu w nawiedzonym zamku znalazła cztery portale. Przeszła przez jeden z nich. Z pierwszego dobiegają odgłosy miasta. W drugim słychać szum fal. W trzecim portalu słychać szelest liści. A w czwartym dzwony. Przez który portal przeszła Frania? Ślady stóp Frani prowadzą do trzeciego portalu. Dźwięki nie mają znaczenia. Równie dobrze ktoś mógłby je wyczarować.
Bartek znalazł się na dachu wieżowca, który lada moment runie. Aby z niego uciec, musi zjechać jedną z czterech wind. W pierwszej z nich czeka na niego wilkołak. Jeśli chłopak wybierze drugą, spadnie z wysokości kilkudziesięciu metrów. W trzeciej windzie pełzają wyjątkowo jadowite węże, a w czwartej czekają na niego zmutowane skorpiony. Wystarczy jedno ukąszenie i Bartek zapadnie we wieczny sen. Którą drogą powinien uciec Bartek? Chłopak powinien wybrać windę numer 1. Popatrz na niebo. Nie ma pełni księżyca, więc wilkołak nie stanowi zagrożenia. Róża spotkała na parkingu trójkę dawnych znajomych ze szkoły. Wszyscy chcieli jej zaimponować, więc pochwalili się swoimi nowymi samochodami. Marlena powiedziała: chciałam, żeby moja bryka była jedyna w swoim rodzaju, więc kupiłam to cacko. Piotrek stwierdził: jestem początkującym kierowcą, więc kupiłem najtańsze używane auto. A Zosia powiedziała: kupiłam dużą furę, bo mam sporą rodzinkę. Róża od razu domyśliła się, kto skłamał. A ty? Zosia, logo na kluczyku nie pasuje do znaczka jej samochodu. Pan Nowicki był odnoszącym sukcesy biznesmenem. Pewnego poranka wpadł na świetny pomysł. Później tego samego dnia podzielił się nim ze swoimi najlepszymi pracownikami. Który mężczyzna to pan Nowicki? Ten z prawej, jego marynarka wisi na fotelu szefa. To zwierzę. Zastąp ostatnią literę w tym słowie przyimkiem, a otrzymasz nazwę zbiornika wodnego, w którym poluje na ryby. Co to jest? To mors, którego nazwa zmienia się w morze. Mama Weroniki ma 7 córek. Imiona 6 to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Zgadniesz imię 7 córki? Zgadza się, to Weronika. Pani Halinka piekła swoje ulubione ciastka czekoladowe na festyny dobroczynne, zostawiła je na blacie w kuchni i poszła do ogrodu. Gdy wróciła, zobaczyła, że wszystkie zostały zjedzone, bardzo się wściekła i wezwała na rozmowę trójkę swoich dzieci. Najstarszy syn, Czesiek, powiedział, że on ich nie zjadł, bo cały dzień był w ogrodzie. Środkowa córka, Dorota, starła okruchy z twarzy i powiedziała, że dopiero co zjadła kanapkę. Najmłodsza córka, Basia, powiedziała, że nie je słodyczy, bo się odchudza. Mama to od razu zorientowała się, kto kłamie. Ty też już się domyślasz? To Czesiu. Pani Halinka przecież też była w ogrodzie, kiedy ktoś zjadł ciastka. Gdyby jej syn był tam razem z nią, nie byłby o nic podejrzewany. Spójrz na obrazek i znajdź niepasującą gwiazdkę. Jest w lewym, dolnym rogu. Okrąg w środku jest mniejszy niż w pozostałych gwiazdkach. Kurier Bruno wszedł do jubilera odebrać kosztowny naszyjnik z diamentem dla szefa. Sprzedawczyni Agata wyjęła biżuterię z sejfu. Już miała spakować ją do pudełka, gdy nagle w całym sklepie zgasły światła. Jak tylko kilka sekund później włączyły się ponownie, naszyjnika już nie było. Rozległ się alarm i automatycznie zamknęły się wszystkie drzwi sklepu. W środku byli tylko Bruno, Agata i klientka o imieniu Ula. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci, przesłuchali całą trójkę. Bruno powiedział, że niczego nie widział. Agata zeznała, że poczuła popchnięcie w ciemności. Ktoś musiał zabrać pudełko z naszyjnikiem. Ula z kolei twierdziła, że szukała obrączki na nadchodzący ślub po drugiej stronie sklepu. Policjanci od razu się domyślili, kto był złodziejem. Ty też wiesz? To Ula ukradła naszyjnik, przecież ma już jedną obrączkę na palcu.
Greta spacerowała po lesie i zabłądziła. W pewnym momencie natknęła się na magicznego lisa, który powiedział: rozwiąż moją zagadkę, a pomogę ci znaleźć drogę do domu. Jeśli tego nie zrobisz, zmienisz się w lisa i zostaniesz ze mną na zawsze. Gdy to masz, chcesz się tym podzielić. Gdy się tym podzielisz, tracisz to. Co to jest? Greta wróciła tamtej nocy do domu. Co takiego odpowiedziała lisowi? To tajemnica. Gdy się ją podzielisz, tracisz ją. Spójrz na rysunek. Ile kwadratów widzisz? A. 10. B. 5. C. 3. D. 6. Masz rację, jest tu 10 kwadratów. Wystarczyło policzyć kolory. Antoni marzył o karierze geologa i zwiedzaniu świata. Chcący przekuć sny w rzeczywistość, wziął udział w bardzo trudnym teście. Na wszystkie pytania odpowiedział poprawnie, jednak profesor Kubiak powiedział, że ma dla niego jeszcze jedno ostatnie zadanie. Jeśli i tym razem sobie poradzi, w przyszłym tygodniu uda się na ekscytującą wyprawę w góry. Mount Everest zmierzono dokładnie w 1852 roku. Która góra była zatem najwyższa na świecie przed tym odkryciem? W następnym tygodniu Antoni dumnie chodził po górach ze znajomymi. Co takiego powiedział profesorowi? Mount Everest. Choć jeszcze nie dokonano pomiarów, to i tak pozostawała najwyższą górą świata. Litka pracowała jako sprzątaczka w muzeum. Któregoś dnia, gdy sprzątała damską toaletę, znalazła na zlewie piękny pierścionek z diamentem. Pojawiła się trójka ludzi, chcących go odebrać. Tybek powiedział, że zapomniał pierścionka, gdy wychodził z toalety. Potrzebował go, żeby oświadczyć się swojej dziewczynie. Karina pokazała Lidii opaleniznę na palcu i powiedziała, że to jej obrączka. Róża spytała tylko, czy wewnątrz pierścionka nie było żadnych grawerów. Litka uznała, że zguba z pewnością należy do Róży. Dlaczego? Opalenizna Kariny jest na niewłaściwym palcu. A co niby Tymek robiłby w damskiej toalecie? Róża jako jedyna wiedziała, że na pierścionku są grawery. Magda weszła do windy i wcisnęła przycisk siódmego piętra, na którym mieszkała. Nagle kabina się zacięła. Zaniepokojona kobieta nadusiła więc przycisk alarmowy. Odezwał się operator. Uruchomię windę, jeśli rozwiążesz moją zagadkę. Co możesz wstrzymać, nie dotykając tego? Spytał. Chwilę później Magda była na swoim piętrze. Jak odpowiedziała? Oddech. Można go wstrzymać, nie używając przy tym rąk. Należy do twojego przyjaciela, choć używasz go znacznie częściej niż on. Co to jest? Zgadza się. To jego imię. Emilia chodziła po polu i nagle jej oczom ukazał się biały królik. Gdy zrobiła mu zdjęcie, ten ni stąd, ni zowąd powiedział: hej, pokazać ci, gdzie są zakopane skarby? Emilia oniemiała, ale jednocześnie była też bardzo podekscytowana. W tej samej chwili zawołała ją przyjaciółka, a królik odbiegł. Gdy następnego dnia dziewczyna wróciła na pole, zobaczyła 9 królików. Żaden się nie odzywał. Pomoże, żeby Emilii znaleźć właściwego zwierzaka? Tutaj, w prawym górnym rogu. Jakie substancje są w każdym z kubków? 1. To nie cukier ani woda. 2. To nie cukier ani herbata. 3. To nie herbata ani woda. W pierwszym jest herbata, drugi jest wypełniony wodą, trzeci z kolei jest pełen cukru.
Ola zaspała, przez co zjawiła się w biurze godzinę później niż zwykle. Ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu na biurku zobaczyła bukiet róż, a gdy znalazła wetkniętą między kwiaty kartkę, bardzo się ucieszyła. Sięgając po nią przypadkowo, skaleczyła się o kolec. Notatka informowała, że bukiet jest od cichego wielbiciela. Ola uważnie przyjrzała się trzem kolegom z pracy. Artur rozmawiał przez telefon. Witek drukował jakieś dokumenty i puścił jej oko. Z kolei Paweł robił sobie kawę i spytał, czy przygotować również dla niej. W tym momencie Ola zorientowała się, kto wysłał jej bukiet. Jakim cudem? To był Artur. Ma na palcu świeżą ranę zostawioną przez kolec. Obróć to o 90 stopni, a stanie się wszystkim. Przetnij na pół, a będzie niczym. Co to jest? Po przecięciu na pół ósemka staje się dwoma zerami. Jeśli natomiast położyć ją na boku, zmienia się w znak nieskończoności. Im bardziej schnie, tym bardziej moknie. Co to jest? Ręcznik. Marcin tak bardzo kochał swoją dziewczynę Klaudię, że pewnego dnia poszedł wytatuować sobie jej imię na ramieniu, ale artysta okazał się szalonym naukowcem. Wykorzystał DNA Marcina w celu stworzenia dwóch złych klonów. Gdy Klaudia przyszła do salonu po Marcina, zobaczyła trzech identycznie wyglądających mężczyzn. Pomóż jej odnaleźć właściwego chłopaka. To gość po lewej. Jako jedyny ma tatuaż na ręce. Klony nie mogą ich mieć. Ile miesięcy w roku ma 28 dni? Wszystkie 12. Spójrz na rysunek. Który jest inny? A, kolory, które powinny być na górze, są na dole. Ilona była znaną piosenkarką. Gdy malowała się w garderobie, zadzwonił do niej agent i powiedział, że jeden z jej utworów stał się światowym hitem. Zawołała Kubę, swojego asystenta, i poleciła mu szybko przyprowadzić Elę, jej najlepszą przyjaciółkę. Chciała to uczcić. Mężczyzna po wyjściu z garderoby zobaczył przed sobą rozszalały tłum fanek. Wszystkie pragnęły dostać autograf Ilony. Gdy spytał, która z nich ma na imię Ela, każda zaczęła się tak przedstawiać. Pomóż Kubie znaleźć prawdziwą przyjaciółkę. Koleżanka Ilony nosi naszyjnik z lewą połówką serca. Pasuje do tego, który ma na sobie Ilona. Pewnego dnia Jacek wyszedł z biura wcześniej niż zazwyczaj i postanowił udać się na spacer do parku. Nagle zaczęło padać. Mężczyzna zapomniał wziąć parasolki i kapelusza do pracy. Był przemoknięty do suchej nitki. Mimo to ani jeden włos na jego głowie nie zmógł. Jak to możliwe? Jacek był łysy. Zygmunt, znany i ceniony pisarz, w niedzielny poranek wreszcie skończył pracować nad swoją najnowszą książką. Zadzwonił podzielić się tą nowiną ze swoją agentką Alicją. Ta przyjechała do jego domu o 9 rano i znalazła Zygmunta nieprzytomnego na podłodze. Laptop z książką przepadły. Kobieta wezwała policję. Śledczy od razu przyjechali i przesłuchali wszystkich, którzy byli w tym czasie w domu. Niania powiedziała, że zawoziła synów Zygmunta do szkoły. Ogrodnik zeznał, że wziął wolne i spędzał czas z rodziną. Kierowca utrzymywał, że zabrał samochód Zygmunta do Mejni. Gdy policjanci usłyszeli wszystkie zeznania, od razu domyślili się, kto kłamie. O kogo chodzi? O nianie. Powiedziała, że zawiozła synów Zygmunta do szkoły. Problem w tym, że w niedzielę żadna szkoła nie pracuje.
Szymon, myjąc okna na 24 piętrze biurowca, nagle usłyszał krzyk. Wyjrzał na zewnątrz i zobaczył spadającą kobietę. Jednak 5 minut później ta osoba stała pod budynkiem, cała i zdrowa. Jakim cudem przeżyła upadek? Spójrz tam na niebie. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Superman. Przyjrzyj się uważnie. Co jest nie tak na tym obrazku? Arbuzy nie rosną na palmach. Dwaj bracia bliźniacy, Maciek i Michał, ciężko pracowali, by uzbierać pieniądze na wyjątkowy urodzinowy prezent dla swojej mamy. Chcieli jej kupić wymarzone auto, ale niestety nie udało im się zaoszczędzić wystarczająco dużo. Rozczarowani postanowili, że następnego dnia wybiorą jakiś inny prezent. W nocy Michałowi przyszedł jednak do głowy ryzykowny pomysł. Podczas gdy jego brat smacznie spał, Michał zabrał całą uzbieraną kwotę i wymknął się do pobliskiego kasyna. Sprzyjało mu szczęście i potroił sumę. Rankiem schował pieniądze i jak gdyby nigdy nic poszedł spać. Maciek obudził się, otworzył pudełko i natychmiast zorientował się, nawet bez liczenia, że w ciągu nocy ktoś sięgał po ich oszczędności. Jak się tego domyślił? Zeszłego dnia w skrytce były większe i mniejsze nominały, a teraz leżały tam wyłącznie grube banknoty. Podczas samotnej wyprawy Ania natknęła się na piękny, opuszczony zamek. Zajrzała do środka i zeszła po schodach. Była zajęta robieniem zdjęć, gdy ktoś zamknął ją w piwnicy. Rozglądając się uważnie, dziewczyna zauważyła trzy tunele, z których każdy mógł prowadzić na wolność. W pierwszym czyhał straszliwy wilkołak, drugi był pełen węży, natomiast w trzecim unosił się gaz usypiający. 5 minut później Ania była już na zewnątrz i biegła na najbliższy posterunek policji. Jak udało jej się uciec? Zakryła usta i nos swoją opaską i przebiegła przez trzeci tunel. Przyjrzyj się uważnie tym zwierzętom. Co nie gra, a może właśnie gra na tym obrazku? Kurczaczek słucha muzyki, słodki malec. Dwie siostry wybrały się na wycieczkę. Każda zabrała ze sobą pudełko zapałek. Klara włożyła je do torby razem z pastą do zębów, a Kaja do swojej torebki razem z lakierem do paznokci. Dziewczyny podążały przez las i nagle wpadły do sadzawki. Po wyjściu Kaja zaproponowała rozpalenie ogniska, żeby mogły wysuszyć swoje ubrania, a przy okazji przyrządzić coś do jedzenia. Siostry wyciągnęły pudełka zapałek. Jak można się domyślić, po lądowaniu w sadzawce zapałki Klary były całe w paście do zębów, a Kai w lakierze do paznokci. Dziewczyny je zostawiły, aby wyschły na słońcu, a same wybrały się zebrać chrust na podpałkę. Wkrótce zaczęło padać, a mimo to 10 minut później siostry z powodzeniem rozpaliły ognisko. Czy je zapałki wykorzystały? Kai. Lakier do paznokci stwardniał i zapałki zrobiły się wodoodporne. Co to jest? Jeśli tego nie dotrzymasz, to zostanie złamane. Dane słowo. Zofia w ten sposób opisuje swoich synów. Wszyscy poza trzema są rudzi. Wszyscy poza trzema są blondynami. Wszyscy poza trzema są brunetami. Wszyscy poza trzema mają różowe włosy. Ilu synów ma Zofia? Czterech. Jednego rudzielca, jednego o różowych włosach, jednego bruneta i jednego blondyna. Iza była słynną modelką. Znaleziono ją nieprzytomną w garderobie podczas sesji zdjęciowej i zabrano do szpitala.
Jednak po odzyskaniu przytomności dziewczyna upierała się, że tego dnia nic nie jadła. Bardzo zaniepokoiło to agenta modelki, który postanowił przesłuchać wszystkich, którzy mieli w tamtym czasie kontakt z Izą. Stylistka faktycznie nie przypominała sobie, aby tego dnia Iza cokolwiek jadła. Sprzątaczka utrzymywała, że czyściła przebieralnie wyłącznie bezpiecznymi, hipoalergicznymi produktami. Nina, główna rywalka Izy, zaręczała, że cały dzień oglądała sesję zdjęciową i nie zauważyła nic podejrzanego. Kto jest winowajcą? Stylistka. Iza może i nic nie jadła, ale miała kontakt z akcesoriami do makijażu, chociażby ze szminką. Spójrz na tę ilustrację. Która z osób jest większym ryzykantem? Dziewczyna podejmuje mniejsze ryzyko, bo siedzi na dachu jednopiętrowego domku, a w dodatku pod spodem jest basen. Mężczyzna ryzykuje dużo więcej, jako że siedzi na dachu wysokiego budynku. Na obrazku widać nawet chmury i samoloty. W misce leży 5 cytryn. Zabierasz z miski 3 z nich. Ile masz teraz cytryn? No jak to? 3 cytryny, które właśnie sobie wziąłeś. Król Gustaw miał piękną córkę Teresę. Książęta z 4 różnych krajów zabiegali o jej rękę. Przed wydaniem córki za mąż król postanowił przetestować inteligencję konkurentów w nietypowym sprawdzianie. Teresa stała na środku kwadratowej komnaty o powierzchni 70 na 70 metrów. Książęta zostali natomiast usytuowani na niewielkich podestach ustawionych w rogach pomieszczenia. Zasady były proste. Pierwszy, który dotknie dłoni Teresy, pojmie ją za żonę. Jednak nie wolno im ruszać się z miejsca. Mają do dyspozycji wyłącznie swoje ręce oraz spryt. Jeden z książąt szybko domyślił się, co należy robić i poślubił księżniczkę. Jak tego dokonał? Najzwyczajniej w świecie poprosił Teresę, aby do niego podeszła i dotknął jej dłoni. Znajdziesz mnie na Ziemi, Marsie i Merkurym, ale nigdy na Księżycu, Wenus ani Plutonie. Czym jestem? Literą M. Przemek był kierownikiem supermarketu. Pewnego dnia otrzymał anonimową wiadomość, że w sklepie znajduje się złodziej. Od razu zaczął więc działać. W dziale owocowo-warzywnym zobaczył 4 panie w ciąży. Po uważnym przyjrzeniu się kobietom Przemysław zadzwonił na policję. Jak wykrył złodziejaszka? Kobieta po prawej jako jedyna nie ma wózka albo choćby koszyka. Wkłada zakupy pod sukienkę. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju bez drzwi i okien. Jak możesz się stamtąd wydostać? Przestań wyobrażać sobie pokój. Pani Wanda postanowiła dać swojemu wnukowi Patrykowi wyjątkowy prezent na 18 urodziny. Zawołała go do pokoju, pokazała mu swój sejf, a następnie wręczyła zakorkowaną butelkę z kluczem w środku. Kochanie, klucz w butelce jest właśnie do sejfu. Jeśli uda ci się otworzyć sejf, możesz zatrzymać wszystkie pieniądze, które znajdziesz w środku. Chcąc jednak zdobyć klucz, nie możesz usunąć korka ani rozbić butelki. Powodzenia! Patryk przyjął wyzwanie i zaczął kombinować. A jak ty rozwiązałbyś tę zagadkę? Wystarczy wepchnąć korek do butelki, a potem będzie można łatwo wydostać z niej klucz. Co nie pasuje na tym obrazku? Odbicie kobiety trzyma torebkę w drugiej ręce.
Paula podkochiwała się w swoim sąsiedzie. Poprosiła o pomoc Jolę, znajomą czarownicę. Ta obiecała, że przygotuje dla niej napój miłosny. Gdy księżyc był w pełni, wiedźma wzięła recepturę, którą odziedziczyła po swojej babci. Wymieszała zgodnie z instrukcjami wszystkie składniki, za wyjątkiem ostatniego. Nagle przez okno powiał wiatr i kartka z formułą znalazła się w płonącym kominku. Jednak czarownica nie chciała się poddać. Nie pamiętała ostatniego dodatku, ale wiedziała, że mikstura powinna uzyskać na koniec fioletowy kolor. Pomóż czarownicy dokończyć napój miłosny. Powinna dodać niebieski składnik. Niebieski plus czerwony daje fioletowy. Piotrek wraz z trzema innymi blogerami wybrał się zwiedzić przerażający kanion. Zamierzali nakręcić filmik o tym tajemniczym miejscu. Przez cały dzień gromadzili materiały, a wieczorem zebrali się przy ognisku. Wkrótce zaczęło padać i całe towarzystwo schowało się do namiotów. Następnego dnia Piotrek chciał przyrządzić sobie wczesne śniadanie, ale okazało się, że zniknęła jego torba z prowiantem. Obudził swoich towarzyszy i zaczął wypytywać, co mają na ten temat do powiedzenia. Grzesiek twierdził, że całą noc wpatrywał się w rozgwieżdżone niebo. Karolina oznajmiła, że usiłowała złapać sygnał Wi-Fi, żeby porozmawiać na Skype'ie ze swoim chłopakiem, a Kacper powiedział po prostu, że całutką noc smacznie spał. Kto jest kłamcą? Grzesiek. Przez całą noc lało jak z cebra, więc na niebie z pewnością nie było widać choćby jednej gwiazdy. Dwie uczennice, Pamela i Dagmara, po trudnym sprawdzianie wybrały się na spacer. Kupiły po drodze kawę oraz słodycze i rozglądały się w poszukiwaniu malowniczego zakątka na piknik w parku. Nagle z zarośli wyskoczył zamaskowany mężczyzna, porwał torebkę Dagmary i uciekł. Dziewczyny rzuciły się w pogoń. W pewnej chwili zauważyły siedzącego na ławce mężczyznę. Nosił ciemne okulary i miał przy sobie laskę. Zapytały się go, czy widział złodzieja z damską torebką. Mężczyzna odparł, że nie, ponieważ był niewidomy. Zażenowana Dagmara przeprosiła, wręczyła mu cukierka i podziękowała za pomoc. Ale po chwili wzięła Pamelę na stronę i szepnęła, że ten niewidomy pan to oszust i jego właśnie szukają. Nalegała, żeby zadzwonić po policję. Pamela nie rozumiała podejrzeń swojej koleżanki. Dlaczego Dagmara uznała, że mężczyzna był złodziejem? Gdyby rzeczywiście był niewidomy, nie widziałby gestu częstowania go cukierkiem i nie wyciągnąłby po niego ręki. Mama Damiana ma trzech synów: Rafała, Aleksa i... Damiana, oczywiście. Dwie mamy i dwie córki spędziły cały dzień na zakupach. Choć łącznie kupiły tylko 6 sukienek, to wystarczyło, aby każda z nich miała 2 nowe sukienki. Jak to możliwe? W sklepie były tylko 3 osoby. Mama, córka i wnuczka. Jedna z kobiet jest jednocześnie córką i mamą. Każda z nich kupiła dla siebie 2 sukienki. Spójrz na ten obrazek i spróbuj zrozumieć, co jest z nim nie tak. Po co ta młoda dama miałaby kłaść parę butów na stole, a do lodówki chować piłę? A co z tym rysunkiem? Czy coś wydaje ci się dziwne? W piekarniku jest bałwan, a w tosterze ryba. Leon, Matylda i Dagmara byli na przyjęciu. Postanowili zagrać w pewną grę. Na stole leżało 5 kapeluszy, 2 czerwone i 3 żółte. Przyjaciele zamknęli oczy, wzięli przypadkowe kapelusze i założyli je na głowy. Następnie otworzyli oczy i spojrzeli na siebie nawzajem. Każdy z nich musiał odgadnąć, jakiego koloru jest kapelusz na jego głowie. Leon i Dagmara powiedzieli, że nie mają pojęcia, ale Matylda wykrzyknęła, że zna barwę swojego kapelusza. Jaki to był kolor?
Jej kapelusz był żółty. Matylda zobaczyła, że Leon i Dagmara mają czerwone kapelusze, a przecież wiedziała, że w tym kolorze były tylko dwa nakrycia głowy. Widzisz kombinację liter J, D, T, C, P, S, S. Jakie powinny być następne trzy litery w wierszu? Oczywiście O, D, D. Są to pierwsze litery nazw liczb od 1 do 10. Laurycy szedł ulicą, gdy nagle koło jego stóp wylądowała zaklejona koperta. Podniósł ją i znalazł w środku klucz oraz karteczkę. Było na niej napisane pomocy 3, 2, 3. Chłopak wszedł więc do budynku, znalazł drzwi numer 323 i użył klucza, aby wejść do środka. Przy otwartym oknie zobaczył człowieka, który był zakneblowany i przywiązany do krzesła. Kiedy go uwolnił, mężczyzna wykrzyknął: dwóch bandytów włamało się do mojego biura, związało mnie i zabrało wszystkie pieniądze z sejfu. Na szczęście ręce miałem wolne. Udało mi się napisać ten liścik i zrzucić go razem z kluczem przez okno. Maurycy nie uwierzył jednak temu mężczyźnie i zadzwonił po policję. Dlaczego? Koperta była zamknięta. Jak ten człowiek mógł ją zakleić, skoro był zakneblowany? W mieście odbywał się mecz piłki nożnej. Każda z drużyn strzeliła w sumie dwie bramki, a mimo to nie było remisu. Jeden zespół wygrał, a drugi przegrał. Jak to możliwe? Jedna z ekip strzeliła bramkę samobójczą. Młody, ale już bardzo popularny bloger Felix napisał swoją pierwszą książkę. Odniosła ona ogromny sukces. Chłopak przygotowywał się właśnie na pierwszy w swoim życiu wieczór autorski. Był bardzo podekscytowany, ale także zdenerwowany. Zrobił więc sobie przerwę, aby nieco się uspokoić w cichym zakątku. Ale o godzinie 18, kiedy spotkanie miało się rozpocząć, Feliksa wciąż nie było. W ciągu 10 minut ochroniarz znalazł go leżącego na podłodze w łazience. Ktoś uderzył pisarza w głowę. Policja wytypowała trzech podejrzanych. Hanna, jego agentka, powiedziała, że rozwiązywała jakieś pilne sprawy organizacyjne. Przemek, jeden z fanów, twierdził, że od lat jest wielkim miłośnikiem książek Feliksa i na pewno nie zrobiłby nic, co mogłoby zaszkodzić pisarzowi. Z kolei ochroniarz Łukasz zeznał, że wykonywał swoją pracę, trzymając fanów z dala od wejścia. Kto uderzył Feliksa? To był Przemek. Felix dopiero co wydał swoją pierwszą książkę, więc Przemysław nie mógł czytać jego dzieł od wielu lat. Przyjrzyj się uważnie tym facetom. Kto jest fałszywym strażakiem? Ten gość po prawej. Nie ma na głowie kasku i nie nosi strażackiego plecaka. Poza tym jego spodnie nie pasują do munduru. Masz 3 puste filiżanki i 10 kostek cukru. Musisz rozdzielić kostki cukru między filiżanki w taki sposób, aby w każdej z nich znajdowała się ich nieparzysta liczba. Włóż 3 kostki cukru do pierwszej filiżanki i 3 kostki do drugiej. Następnie wrzuć pozostałe 4 kostki oraz drugą filiżankę do filiżanki numer 3. Teraz w pierwszej znajdują się 3 kostki cukru, w drugiej tak samo, a w trzeciej filiżance jest 7 kostek cukru. 4 własne i 3 z drugiej filiżanki. Dwie współlokatorki, Iga i Gaja, wracały do domu po zrobieniu cotygodniowych zakupów spożywczych. Iga narzekała, że jej torby są bardzo ciężkie. Wtedy odezwała się Gaja: nie rozumiem, dlaczego się denerwujesz. Gdybyś dała mi jedną ze swoich toreb, miałabym ich 2 razy więcej niż ty. A gdybym ja dała ci jedną z moich, każda z nas miałaby ich tyle samo. Ile toreb niosły dziewczyny? Gaja miała 7 toreb, a Iga niosła ich tylko 5.
Asystent detektywa Zielińskiego, Juliusz, spóźnił się do pracy. Gdy dotarł na miejsce, opowiedział swojemu szefowi następującą historię. Jechałem autostradą i nagle po lewej stronie drogi zobaczyłem nieprzytomnego mężczyznę leżącego na poboczu. Podniosłem go i zawiozłem do najbliższego szpitala. W końcu odzyskał przytomność i powiedział mi, że został wypchnięty z jadącego pojazdu. Torba z całym jego dobytkiem i dokumentami została w środku. Detektyw Zieliński od razu zorientował się, że mężczyzna okłamał jego asystenta. Jak na to wpadł? Gdyby rzeczywiście został wypchnięty z samochodu, leżałby na prawym, a nie na lewym poboczu. Karol był bardzo głodny. Znalazł więc przytulną knajpkę, w której serwowano hamburgery i szybko wybrał coś z menu. Kiedy kelner przyniósł mu zamówienie, Karol poszedł do łazienki umyć ręce, ale jak wrócił, jego hamburgera już nie było. Chłopak rozejrzał się po sali i zrozumiał, kto zabrał jego posiłek. A czy ty potrafisz znaleźć winnego? To młoda kobieta z siedzącym obok psem, który z zaciekawieniem coś węszy. Gdyby tylko piła kawę, tak jak udaje, futrzak nie byłby nią tak zainteresowany. Maria spacerowała po parku, kiedy nagle zauważyła głodnego psa. Kobieta postanowiła podzielić się ze zwierzęciem swoją przekąską. Niestety rozdzielał ich strumień. Maria przykucnęła, aby zwrócić na siebie uwagę psa i pokazała mu jedzenie. Zwierzak błyskawicznie znalazł się obok niej. Dwóch brzegów nie łączyła żadna kładka, a mimo to pies nie zmógł. Jak to możliwe? Całe zdarzenie miało miejsce zimą, kiedy strumień był zamarznięty. Mirek kupił sobie nowy smartfon i etui na telefon. Za wszystko zapłacił 310 zł. Urządzenie kosztowało o 300 zł więcej niż etui. Ile Mirek zapłacił za telefon? Gadżet kosztował 305 zł. Bruno organizował imprezę. 3 godziny po jej rozpoczęciu do chłopaka podeszło kilku gości. Zapytali, gdzie mogą naładować swoje telefony. Niestety, w domu Bruna było tylko jedno gniazdko. Gospodarz przyniósł jednak wszystkie listwy zasilające, jakie posiadał. Pomóż mu obliczyć, ile telefonów będzie mogło się ładować w tym samym czasie. Bruno może naładować 8 urządzeń. Zwróć uwagę, że jedna listwa ma przecięty kabel. Z kolei przedłużacz z jednym gniazdkiem jest zupełnie bezużyteczny. Inna listwa w ogóle nie ma przewodu, a w kolejnej brakuje jednego otworu na wtyczkę. Do tego jedno gniazdko na każdej z dwóch listew będzie zajęte przez wtyczki z pozostałych. Pewien bogaty biznesmen zadzwonił na policję. Kiedy rano przyszedł do swojego biura, przypomniał sobie, że zostawił w domowym sejfie plik ważnych dokumentów. Wysłał więc swojego sekretarza Jana, aby je przyniósł. Ten jednak zadzwonił do szefa pół godziny później i powiedział, że sejf jest otwarty. Dokumenty były nadal w środku, ale zniknęły wszystkie pieniądze. Policjanci sprawdzili domowy gabinet biznesmena, próbowali znaleźć jakieś odciski palców, ale nic z tego. Detektyw miał 3 podejrzanych: sekretarza, siostrzeńca biznesmena Marka i gosposię. Janek powiedział, że zadzwonił do swojego szefa, jak tylko zobaczył sejf. Marek zeznał: otworzyłem drzwi sekretarzowi, a potem poszedłem do swojego pokoju i dowiedziałem się o całej sytuacji dopiero, gdy Jan do mnie zadzwonił. Gospodyni oznajmiła policji, że była bardzo zajęta swoimi obowiązkami i nie zaglądała do gabinetu od poprzedniego wieczoru. Kto zabrał pieniądze? Sekretarz Jan. W pokoju nie było odcisków palców, ale przecież on tam był i na pewno dotykał różnych rzeczy. Gdyby nie był winny, nie wytarłby swoich odcisków palców. Czy potrafisz znaleźć dinozaura, który jest inny niż pozostałe? Tak, to ten z języczkiem.
Miasto nawiedziła największa zima od 30 lat. Pewnego poranka policjant Krzysiek patrolował okolice, w pewnym momencie zauważył podejrzanie wyglądającą młodą kobietę. Szła w kierunku jezdni z dwiema ciężkimi torbami w rękach. Krzysiek spytał, co w nich niosła. W odpowiedzi kobieta powiedziała, że właśnie zerwała z chłopakiem, spakowała jego rzeczy i chciała się ich pozbyć. Krzysiek był przekonany, że jest włamywaczką. Jak się tego domyślił? Wyszła z najbliższego domu oknem. Mieszkańcy wychodzą zwykle przez drzwi. Antek był kosmitą wysłanym na misję. Miał zbadać zachowania ludzi na wakacjach. Wylądował na pobliskiej plaży w Malibu, wdział człowiekopodobny kostium i wtopił się w tłum. Służby specjalne wysłały tam agenta Jacka, aby zajął się tą sprawą. Ten zjawił się na miejscu i przesłuchał wypoczywających nad morzem podróżnych. Ostrzegł ich, że obcy mogą przybierać ludzką postać, ale nikt nie zauważył niczego podejrzanego. Przyjrzyj się urlopowiczom. Który z nich jest obcym? Zgadza się. Gość po lewej ma cztery ręce. To dość czytelna wskazówka. Agent złapał obcego, ale Antek zmienił wygląd i uciekł. Jacek zauważył dziwną postać wsiadającą do pociągu. Postanowił zatrzymać pojazd i sprawdzić wszystkich pasażerów. Przyjrzyj się uważnie zdjęciu i pomóż Jackowi schwytać obcego. Obcym jest starszy pan z prawej. Trzyma książkę do góry nogami. Wiktoria pracowała w kawiarni na laptopie. W pewnym momencie musiała pójść do łazienki i stwierdziła, że nic się nie stanie, jak zostawi na stole swój plecak i komputer. Po powrocie jednak zauważyła, że po jej rzeczach nie ma ani śladu. Wybiegła na zewnątrz i zobaczyła siedzące na ławce w parku trzy starsze panie z koszami piknikowymi. Wiktoria spytała, czy widziały złodzieja, ale wszystkie odpowiedziały, że nie. Pani Kowalska powiedziała, że dopiero dosiadła się do znajomych. Pani Nowakowa jadła kanapkę i czytała gazetę. Z kolei pani Mazurkowa twierdziła, że fotografowała ptaki. Wiktoria zadzwoniła na policję, bo była pewna, kto jest złodziejem. Jak się tego domyśliła? Pani Kowalska ukradła jej rzeczy. Z kosza wystaje czerwony pasek plecaka Wiktorii. Paweł siedział do późna w bibliotece. Po skończonej nauce postanowił wrócić do domu. Gdy szedł ciemnym korytarzem, usłyszał krzyk z jednej z męskich szatni. Zauważył, że drzwi były zamknięte od zewnątrz. Otworzył je i zobaczył Tomka. Ten nie miał pojęcia, kto mógł go zamknąć. Chciał popływać w basenie, ale ponieważ tamtego dnia był nieczynny, stwierdził, że wróci do domu. Nagle ktoś wyłączył wszystkie światła i zamknął go w szatni. Paweł obiecał znaleźć winowajcę. Następnego poranka przesłuchał wszystkich w klasie. Karolina powiedziała, że pracowała nad projektem. Jacek zeznał, że pływał chwilę w basenie, po czym poszedł grać w koszykówkę. Benek z kolei był z Karoliną, ale musiał wcześniej wrócić do domu na urodziny babci. Paweł od razu się domyślił, kto kłamał. Ty też? Jacek. Poprzedniego dnia basen był nieczynny. Andrzej był fotografem. Podczas samotnego spaceru w dziczy napotkał pumę. Na szczęście udało mu się uciec. Zauważył jednak, że podczas ucieczki jego butelka z filtrem się otworzyła i cała woda się wylała. Nie zostało ani kropli. Po pewnym czasie Andrzejowi zachciało się pić. Miał trzy możliwości. Pierwszą było słone jezioro, drugą sok z kaktusa, trzecią zaś było nabranie błotnistej wody ze strumyka. Andrzej podjął właściwą decyzję. Jaką? Trzecia możliwość jest względnie bezpieczna. Lepiej nie pić ze słonego jeziora, gdyż jego woda nie ugasi pragnienia. Gdyby Andrzej napił się soku z kaktusa, mógłby się zatruć. Za to filtr w jego butelce bez problemu oczyści wodę. Ma 13 serc, ale ani jednego organu. Co to takiego? Talia kart.
co można złapać, ale nie rzucić? Przeziębienie. Ekipa blogerów szła do słynnego nawiedzonego domu, aby nakręcić filmik o skrywanych wewnątrz tajemnicach. Gdy przybyli na miejsce, nie zobaczyli niczego dziwnego. Dom w ogóle nie wyglądał strasznie. Chłopaki podeszli do budynku, ale kamerzysta Grzesiek zawrócił i odmówił wejścia do środka. Koledzy próbowali go przekonać, żeby szedł razem z nimi, ale ten nalegał, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Znajomi zignorowali jego słowa i weszli do środka. Grzesiek czekał na nich całą noc, ale żaden z nich nie wrócił. Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i spróbuj odkryć, co jest nie tak z domkiem. Spójrz na dróżkę. Wszystkie ślady prowadzą do domku, ale żaden z niego nie wychodzi. Biegnę, choć nigdy nie chodzę. Można ze mną pić, ale mogę też otruć. Można się nawet we mnie bawić. Czym jestem? Zgadza się, rzeką. Spójrz na ten obrazek. Gdzie jest włamywacz? Dobrze, jest w domu. Stoi tuż przy oknie z lewej strony. Pewnego sobotniego poranka siostry Janka i Majka bawiły się w domu wchowanego. Janka kryła i stwierdziła, że uatrakcyjni nieco zabawę. Wzięła deskorolkę, wyszła na zewnątrz i pojechała psiną dal. Majka doliczyła do 100, po czym zaczęła szukać siostry. Przeszukała cały dom, ale nie mogła jej znaleźć. Zaczęła się martwić. Wyszła na zewnątrz i zaczęła pytać sąsiadów, czy jej nie widzieli. Alicja powiedziała, że cały dzień kosiła trawnik, ale nikogo nie zauważyła. Darek zeznał, że przed chwilą obudził go dźwięk kół deskorolki. Ela natomiast powiedziała, że właśnie wróciła z delegacji. Majka od razu się zorientowała, który sąsiad ją okłamał. Kto taki? Alicja, przyjrzyj się dokładnie. W ogóle nie ruszyła trawnika. Księżniczka uciekała przed smokiem, który więził ją w wieży. Szła ciemnym, podziemnym korytarzem pełnym piasku. Nagle zobaczyła trzy tunele. W pierwszym szalał potężny pożar, z sufitu drugiego skapywał żrący kwas. Trzeci z kolei pełny był jadowitych skorpionów. Kilka minut później księżniczka wydostała się na powierzchnię i uciekła do swojego królestwa przez las. Który tunel wybrała? Pierwszy ugasiła pożar piaskiem. Bystra księżniczka. Można mnie poruszyć, ale nie da się mnie zobaczyć. Czym jestem? Odpowiedź brzmi: serce. Spójrz na ten rysunek. Co z nim jest nie tak? Na znaku jest napisane świeże mięso. Michał obudził się w środku nocy, bo przyśnił mu się przerażający koszmar. Gdy się rozejrzał, dotarło do niego, że był uwięziony w dziwnym domu. Przeszukał pomieszczenie i znalazł cztery pary drzwi wiodące ku wolności. Pierwsze prowadziły w kosmos, za drugimi było wielkie szkło powiększające. Każdy, kto przez nie przejdzie, od razu zostaje strawiony w promieniach słońca. Za trzecimi czaiło się stado wygłodniałych lwów. Za czwartymi z kolei był ocean pełny rekinów. Pomóż Michałowi wybrać właściwe drzwi. Powinien przejść przez drugie. Nocą promienie słońca nie są szkodliwe. Michał może spokojnie przez nie przejść.
Miliarderka Natalia zjawiła się na komisariacie. Była załamana. Powiedziała policjantowi, że jej córka Daria zniknęła. Poprzedniego dnia powiedziała jej, że przestanie dawać jej kieszonkowe, jeśli nie wróci na uczelnię. Pokłóciły się, bo dziewczyna nie zamierzała ani pracować, ani się uczyć. Chwilę później Daria wyszła się przewietrzyć i zniknęła. Wieczorem tego samego dnia zadzwoniła do Natalii z nieznanego numeru. Powiedziała: mamo, ktoś mnie porwał. Trzech facetów nałożyło mi czarny wór na głowę i wepchnęło do samolotu. Żądają 5 milionów okupu. Jedziemy przez jakąś pustynię, a faceci są ubrani w kostiumy królików. Detektyw powiedział Natalii, żeby się nie martwiła. Córka sfingowała porwanie, żeby dostać pieniądze. Jak się tego domyślił? Gdyby Daria naprawdę miała worek na głowie, nie zobaczyłaby ani kostiumów mężczyzn, ani pustyni. Wincenty został uwięziony w pomieszczeniu bez okien. Na zewnątrz prowadzą tylko masywne drzwi. Po ich lewej stronie znajduje się tabliczka z podpowiedzią, a po prawej panel z przyciskami. Nad drzwiami wisi również zegar. Który przycisk powinien wcisnąć Wincenty, żeby wydostać się z pułapki? Zielony trójkąt. Liczby na tabliczce oznaczają godzinę. Jeśli połączysz je na tarczy zegara, powstanie trójkąt. Przejście się otworzyło, a Wincenty wszedł do mrocznego korytarza. Tam zobaczył kolejne drzwi. Tym razem były zamknięte na kłódkę, a obok na tym samym łańcuszku wisiał klucz. Chłopak przez chwilę im się przyglądał i stwierdził, że tą drogą się nie wydostanie. Dlaczego? Klucz nie pasuje do kłódki. Wincenty musi poszukać innego sposobu, żeby się stąd wydostać. W ciemnym kącie pomieszczenia dostrzegł stół. Leżał na nim papier, nóż i kilka nadmuchanych balonów. Chłopak wziął kartkę do ręki. Okazało się, że to liścik o treści: aby się stąd wydostać, musisz przedziurawić balon nożem, ale jeśli przez to ujdzie z niego powietrze lub pęknie, zostaniesz tu na zawsze. Wincenty przez chwilę się zastanawiał. Potem zrobił coś i w jednej ze ścian otworzyło się ukryte przejście. Co zrobił? Wypuścił powietrze z balona, a potem bez problemu przedziurawił go nożem. Detektyw Marek i przypadkowy przechodzień byli świadkami wypadku. Pewien mężczyzna został potrącony przez furgonetkę i padł nieprzytomny na ziemię. Marek pobiegł do najbliższej kawiarni, żeby wezwać karetkę. Kiedy wrócił, przechodzień oznajmił mu, że poszkodowany przewrócił się na plecy, ale nie odzyskał przytomności. Detektyw rzucił okiem na miejsce zdarzenia i powiedział: niech pan lepiej odda to, co mu pan zabrał. Dlaczego to powiedział? Na początku marynarka poszkodowanego była zapięta na jeden, a teraz jest zapięta na dwa guziki. Przechodzień musiał ją rozpiąć w poszukiwaniu portfela, a potem źle ją zapiął. Spójrz na ten obrazek i znajdź kosmitę w przebraniu. Kosmitą jest jednak chłopak w żółtej koszuli. Je banana, ale zapomniał go obrać. Prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miał z nim do czynienia. Trzech słynnych detektywów wybrało się do kawiarni, żeby omówić trudną sprawę. Podszedł do nich kelner i zapytał: czy wszyscy panowie życzą sobie kawy? Pierwszy detektyw powiedział: nie wiem. Drugi odpowiedział: nie wiem. A trzeci: tak. Czy domyślasz się, co zamówiło do picia dwóch pierwszych detektywów? Wszyscy zamówili kawę. Każdy miał na nią ochotę, ale dwóch pierwszych nie mogło wiedzieć, czy wszyscy chcą ją zamówić. Gdyby dwóch pierwszych detektywów wolało inny napój, po prostu odpowiedzieliby nie. Kiedy trzeci usłyszał odpowiedzi swoich kolegów, od razu wiedział, że każdy z nich chce napić się kawy, a ponieważ sam też zamierzał ją zamówić, odpowiedział tak. Rafał, Wojtek, Aneta i Grażyna znajdują się w muzealnej sali. Kilka godzin temu w tym miejscu ktoś ukradł bezcenny eksponat. Rafał, Wojtek i Aneta twierdzą, że nie mają z tym nic wspólnego, ale policjant im nie wierzy.
Wszystkich aresztowano i zabrano na komisariat, tylko Grażyna, która nie odpowiedziała na pytanie, została puszczona wolno. Dlaczego? To Grażyna jest policjantką. Janina delektowała się poranną kawą w kawiarni, kiedy nagle usłyszała pisk opon i głośny krzyk. Wybiegła na ulicę i zobaczyła, że na ziemi leży rowerzysta, a obok stoi samochód. Mężczyzna nie wyglądał na poturbowanego, ale dziewczyna i tak pomogła mu wstać. Kierowca też do nich dołączył. Rowerzysta wskazał na niego palcem i krzyknął: "To on wjechał we mnie samochodem!" Ale mężczyzna odparł na to: "Widziałem w lusterku, że stracił panowanie nad rowerem. Przewrócił się na ziemię, a ja się zatrzymałem, żeby sprawdzić, czy nic mu się nie stało." Janina praktycznie od razu domyśliła się, który z nich kłamał. Czy ty też już wiesz? W samochodzie nie ma bocznych lusterek, a na tylnym siedzeniu zalega mnóstwo przedmiotów, które zasłaniają widok. Kierowca nie mógł więc zobaczyć, co dzieje się na drodze we wstecznym lusterku. To on kłamie. Pewien bogaty biznesmen słynął z tego, że zawsze nosił biały kapelusz, ale pewnego dnia przyszedł do biura z owocami na głowie. Zdziwiło to jego pracowników, ale żaden z nich nie odważył się go o to wypytać. Nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Trzeciego dnia sekretarka biznesmena zebrała się na odwagę i zapytała go, o co w tym chodzi. Mężczyzna odpowiedział: "A, bo widzi pani, przegrałem zakład. Co prawda jeszcze nie dostałem kary, ale stanie się to dziś. Proszę nie zamawiać mi obiadu." Jaka jest kara za przegrany zakład? Kiedy mężczyzna się zakładał, powiedział: "Jeśli przegram, zjem swój kapelusz." Inspektor Marek Dąbrowski podejrzewał pewnego mężczyznę o popełnienie przestępstwa. Postanowił obserwować jego dom. W pobliżu ze sztalugą rozstawiła się również jakaś artystka. Najwyraźniej chciała namalować dom podejrzanego. W pewnym momencie inspektor musiał pojechać na komisariat. Poprosił dziewczynę, żeby zadzwoniła do niego, jeśli zobaczy, że ktoś wchodzi lub wychodzi z domu. Obiecała, że to zrobi. Kiedy wieczorem Marek wrócił na miejsce, malarka powiedziała mu, że nikogo nie widziała. Inspektor od razu domyślił się jednak, że skłamała. Skąd wiedział? Kiedy inspektor wyjeżdżał na komisariat, wszystkie okna w domu były zamknięte, ale na obrazie dziewczyny są otwarte. Oznacza to, że ktoś był w środku pod jego nieobecność. Spójrz na obrazek i zgadnij, który chłopak ma na imię Jan. Jan to chłopak, który szuka czegoś na podłodze. Tylko on nie ma na sobie butów, a to dlatego, że nadal leżą w jego szafce. Masz worek z ziarnami kawy. Twoim zadaniem jest zapełnić nimi dwa worki o takim samym rozmiarze. Jak to zrobić? Wystarczy włożyć jeden pusty worek do drugiego i wsypać do środka ziarna. Z sejfu pana Zielińskiego skradziono sporą sumkę pieniędzy. Policja podejrzewa Alana. Chłopak się wypiera. "Nie wiem nic na temat sejfów i nie umiem ich otwierać. Jestem zwykłym kowalem." Detektyw mu nie wierzy i każe mu to udowodnić. Daje chłopakowi zadanie związane z jego pracą. Jeśli sobie z nim poradzi, to znaczy, że mówi prawdę. Alan dostaje 5 łańcuchów, a każdy z nich składa się z 3 ogniw. Jego zadaniem jest połączyć ze sobą wszystkie fragmenty, ale w tym celu może rozdzielić tylko 3 ogniwa. Kowal błyskawicznie uporał się z zadaniem i został wypuszczony. Jak tego dokonał? Rozdzielił 3 ogniwa z jednego łańcucha i połączył nimi pozostałe 4 fragmenty. Czy wiesz, jak poruszyć jedną zapałką, żeby powstał kwadrat? Wystarczy wysunąć tę zapałkę i tak oto powstał idealny kwadracik. Słynny wynalazca pan Borowski mieszkał w bloku na 6 piętrze. Po wielu długich miesiącach pracy udało mu się zbudować wehikuł czasu.
Spakował dużo jedzenia, wody i inne niezbędne rzeczy na drogę i był gotów, by przetestować swój wynalazek. Ustawił zegar tak, żeby cofnąć się w czasie o 500 lat. Pan Borowski już miał nacisnąć przycisk start, kiedy przyszła mu do głowy pewna myśl. Zabrał swój projekt i przeniósł go do piwnicy na parterze. Dlaczego? Dzięki temu uniknie obrażeń. 5 wieków temu nie stawiano tak wysokich budynków, więc wynalazca spadłby na ziemię z 6. piętra. Przyjrzyj się uważnie tym dwóm koleżkom. Jeden z nich powiedział nieprawdę, twierdząc, że to nie on namalował uśmiechniętą buźkę na płocie. Który z nich skłamał? Chłopak po lewej. Popatrz na jego lewą dłoń. Choć schował ją w kieszeni, to i tak nadal widać na niej ślady po zielonej farbie. Bronek spacerował po plaży. Po drodze znalazł szklaną butelkę. Wyglądała staro i bardzo długo zajęły mu próby jej otwarcia. Wreszcie się udało. Ku jego zaskoczeniu z butelki wyłonił się gin. Spełnię twoje 3 życzenia, ale nie wolno ci życzyć sobie więcej życzeń. Bronek się zgodził, a i tak udało mu się zdobyć więcej życzeń. Jak tego dokonał? Najpierw poprosił Gina, żeby pozwolił mu prosić o więcej życzeń. Kilka ptaszków usiadło na gałęziach, po jednym na każdym drzewie. Dla jednego ptaszka zabrakło jednak drzew. Przegrupowały się, połączyły w pary i każda z nich usiadła na jednym drzewie. Teraz jedno z nich jest wolne. Ile mamy ptaków i drzew? Są 4 ptaki i 3 drzewa. Detektyw Herbuś, jeden z najbardziej utalentowanych pracowników agencji, musiał złamać kod, by wejść do mieszkania, w którym schowane były tajne dokumenty. Aby pomóc mu je odnaleźć, asystent Karol zostawił mu zaszyfrowaną wiadomość z dokładnym miejscem ich ukrycia. Jej treść wyglądała następująco. Detektyw Herbuś odszyfrował liścik i znalazł dokumenty, gdzie były ukryte. Było tam napisane pod dywanem w studiu. Wystarczyło przeczytać tekst od tyłu i zignorować przerwę między wyrazami. Eleonora jak zwykle zgubiła się na przechadzce w lesie. Pokręciła się trochę, aż w końcu trafiła do domku wiedźmy. Weszła do środka, pogłaskała kota i poprosiła kobietę, by pomogła jej wrócić do domu. Wiedźma przygotowała dla niej zagadkę. Jeśli dziewczyna udzieli poprawnej odpowiedzi, puści ją wolno, a jeśli nie, będzie musiała zamieszkać z nią i kotem. Moja prababcia urodziła się w 10. roku przed naszą erą. Ile lat miała w roku 100 naszej ery? Skończyła 109 lat, ponieważ nie ma roku zerowego. Mamy 1 rok przed naszą erą, a po nim 1 rok naszej ery. Spójrz na obrazek i znajdź w nim ukryte zęby. Tu są. Która dynia różni się od pozostałych? O, właśnie ta! I jeszcze jedna zagadka. Które emoji wygląda inaczej od pozostałych? To! Mam nadzieję, że zdążyłeś je namierzyć. A tu? Które emoji nie pasuje do reszty? To! Grupa uczniów siedziała na lekcji historii. Do poznawania różnych epok wykorzystywali wehikuł czasu. Pewnego razu nauczyciel zostawił uczniów na chwilę samych, a oni bez pytania uruchomili maszynę i przenieśli się w przeszłość. Przyjrzyj się zdjęciom i znajdź na nich podróżników w czasie. Widzisz tu ucznia?
Patrz, ten chłopak robi sobie selfie. No dobra, następne zdjęcie. Co ty na to? Popatrz na tę dziewczynę. Ma Adidasy. Starożytni Egipcjanie nie nosili takich butów. A tutaj, gdzie ukrył się uczeń? Patrz, to ten chłopak, który pije napój. I ostatnie zdjęcie. Która z dam dworu przybyła z przyszłości? Dziewczyna o różowych włosach. A teraz spójrz na obrazek i znajdź błąd, który się tu wkradł. Popatrz na alfabet na tablicy. Kolejność liter jest niepoprawna. E i F należy zamienić miejscami. A tu, co jest nie tak na tym obrazku? No tak, wieżowiec z pewnością nie pasuje do tej scenerii. Pani Michalczak wypadła z drugiego piętra swojej posiadłości. Amelia przechodziła obok i widziała, co się stało. Od razu zadzwoniła po policję i karetkę i czekała przy kobiecie, by upewnić się, że nic jej nie grozi. Dziewczyna zeznała, że widziała, jak pani Michalczak myje okna, więc pewnie był to po prostu wypadek. Ale detektyw Karol nie uwierzył w jej słowa i powiedział, że ktoś ją wypchnął. Skąd taki pomysł? Okno, z którego wypadła kobieta, jest zamknięte. Gdyby to był wypadek, pozostałoby otwarte, ale ktoś je zamknął. Pewnego późnego wieczoru ktoś obrabował salon gier. Było trzech podejrzanych – Grażyna, Celina i Cezary. Grażyna powiedziała, że rzeczywiście była tego dnia w salonie, ale jest niewinna. Celina twierdziła, że wieczorem umówiła się na randkę. Popatrzyła na zegar na ścianie i wyszła z salonu o 18:30, a Cezary oznajmił, że pochłonęły go gry i nie zauważył nic podejrzanego. Kto kłamie? Celina. Do zdarzenia doszło w tym pomieszczeniu, a jak widać na ścianie nie wisi żaden zegar. I kolejny obrazek z błędem. Skup się. Spójrz, w lustrze nie ma odbicia dziewczyny. To dziwne. A co jest nie tak w tej części pokoju? Z kalendarza wynika, że w sierpniu jest tylko 30 dni. A gdzie podział się 31? A co powiesz o tym obrazku? Jest rano, a na niebie są gwiazdy. Przecież w ciągu dnia są niewidoczne. Ewelina miała wypadek samochodowy i straciła pamięć. Do szpitala przyszło po nią dwóch mężczyzn – Tomek i Darek. Każdy z nich twierdził, że jest jej chłopakiem. Który z nich faktycznie jest ukochanym Eweliny? Prawdopodobnie Darek ma wytatuowane jej imię na przedramieniu. Laura obudziła się w lochu i nie pamiętała, jak się tam znalazła. Zauważyła jednak drzwi, ale kiedy do nich podeszła, ściany zaczęły się poruszać. Aby się wydostać, musi wpisać pozostałe 6 cyfr kodu otwierającego zamek. Pomóż jej odgadnąć szyfr. Szyfr stanowi ciąg kolejnych dwucyfrowych liczb – 10, 11, 12, 13, 14, 15. A więc pozostałe cyfry to 1, 6, 1, 7, 1, 8, które tworzą liczby 16, 17 i 18. W
pierwszym rzędzie znajdują się litery L, T, V i X. W drugim mamy A, F, H, K, N i Z. Zgodnie z zasadą tworzenia tych ciągów, które litery powinny zajmować miejsca w trzecim wierszu? Wszystkie litery w pierwszym rzędzie zapisuje się dwoma prostymi kreskami. Oprócz tego są ułożone w kolejności alfabetycznej. Litery w drugim wierszu też są uporządkowane alfabetycznie i składają się z trzech prostych linii. A zatem w ostatnim rzędzie powinny znaleźć się litery zapisywane czterema liniami. Oczywiście również w porządku alfabetycznym. Oznacza to, że zostały nam tylko trzy litery E, M i W. Antarktyda, Australia, Afryka, Azja i Europa. Co mają wspólnego ze sobą nazwy tych kontynentów? Wszystkie zaczynają się na samogłoskę i kończą na A. Ada i Cecylia jadą spóźnione do pracy. Która z nich zrobiła coś źle? Ada nie zapięła pasów. Lidia wróciła z Londynu i jedzie na randkę ze swoim chłopakiem Leonem. Kobieta jest w drodze, a jej ukochany już czeka na nią w restauracji. Które z nich popełnia pewien błąd? Lidia jedzie lewą stroną jezdni. Kochana, to nie Londyn! Gabrysia wiezie córkę do szkoły, a Paweł jedzie z synem do lekarza. Które z nich robi coś nie tak? Gabrysia, w samochodzie wałęsa się kot. Zwierzę może się przestraszyć, a wtedy niewykluczone, że podrapie kierowcę albo wejdzie pod pedały. A to może doprowadzić do wypadku. Elwira i Frania wróciły do domu. Ponoć całą noc były u znajomych i przygotowywały się do sprawdzianu. Która z nich, zamiast się uczyć, poszła na imprezę? Ja obstawiam Franię. Ma suknię, szpilki i wieczorowy makijaż. Piłkarska drużyna rozegrała 6 meczów w sezonie. Wygrali 2, zremisowali 2 i przegrali 2 spotkania. W sumie stracili 2 gole i zdobyli 3 bramki. Jakie były wyniki wszystkich meczów? Za każdym razem, kiedy drużyna przegrywała, musiała stracić co najmniej jednego gola. Przegrali 2 mecze i stracili 2 bramki, co znaczy, że przeciwna drużyna wbiła im po jednym golu na mecz. A więc wynik obu spotkań to 0-1. A ponieważ skończyły nam się stracone bramki, te zremisowane spotkania musiały się zakończyć wynikiem 0-0. Zostały nam 3 gole strzelone przez drużynę i 2 wygrane spotkania, a więc jedno z nich musieli wygrać 1-0, a drugie 2-0. Nikodem pracuje na lotnisku. Jego zadaniem jest weryfikować tożsamość podróżnych i wyłapywać podejrzane osoby. Spójrz na 3 dowody osobiste i spróbuj odgadnąć, który z nich jest podrobiony. Drugi dowód wygląda podejrzanie. Dzień i miesiąc urodzenia zostały zamienione miejscami, więc uważniej przyjrzałbym się dokumentom tego pasażera. Pewnego wieczoru w Miejskim Muzeum Paleontologicznym na 3 minuty zgasły wszystkie światła. Kiedy przywrócono zasilanie, pracownicy placówki odkryli, że ktoś przywłaszczył sobie rzadki i kosztowny fragment szczątków dinozaura. Sprawę powierzono najlepszemu detektywowi w mieście. Miał 3 podejrzanych. Każdego z nich zapytał, co robił w chwili, gdy zgasły światła. Asia powiedziała, że była w łazience. Bartek twierdził, że był w drugiej sali i podziwiał obrazy. Emil przyznał, że był w pomieszczeniu, w którym znajdował się zaginiony eksponat, ale nic nie wiedział i nic nie mógł zrobić, bo było za ciemno. Kto kłamie? Bartek. To muzeum paleontologiczne. Nie ma w nim obrazów.
pewnym małym miasteczku w jednym ze sklepów ktoś ukradł kubek ze skrzydełkami kurczaka. Znalazło się trzech podejrzanych. Wszyscy byli tego ranka w sklepie. Detektyw złożył każdemu z nich wizytę i zapytał, czy wiedzą coś na temat kradzieży. Pan Górski powiedział, że tego ranka bardzo się spieszył. Musiał być w domu na czas, by odebrać telefon z pracy. Pani Kowalczyk twierdziła, że jej rodzina jest na diecie wegetariańskiej, więc nie tknęłaby mięsa. A Halinka, studentka, powiedziała, że kupiła sok pomarańczowy i kanapkę i wyszła. Które z nich skłamało? Pani Kowalczyk powiedziała, że jej rodzina nie je mięsa, ale spójrz tylko na pomieszczenie za jej plecami. Na stole leży świeżo upieczony kurczak. Sylwia i Franek uwielbiają sporty ekstremalne. Sylwia będzie skakać ze spadochronem, a Franek zeskoczy z urwiska do jeziora. Które z nich jest w niebezpieczeństwie? Franek. Na dole w wodzie czekają na niego ostre skały. Ewa ma trzy siostry. Każda z nich jest matką. Ewa ma jedną córkę, Eliza ma dwóch siostrzeńców i trzy siostrzenice. Kasia ma jednego siostrzeńca i trzy siostrzenice. A Ania ma jednego siostrzeńca i pięć siostrzenic. Ile siostrzeńców i siostrzenic ma Ewa? Ewa nie ma synów, to znaczy, że chłopców rozdzielimy między jej siostrami. Kasia i Ania mają po jednym siostrzeńcu, a Eliza dwóch. Oznacza to, że Eliza nie ma synów. Kasia i Ania mają po jednym chłopcu, a więc Ewa ma dwóch siostrzeńców. Kasia ma trzy siostrzenice, a Ania pięć. Obie są siostrami Elizy i Ewy, więc różnica między nimi sugeruje, że Kasia ma dwie dziewczynki. Eliza ma trzy siostrzenice, dwie z nich to córki Kasi, a jedna to córka Ewy. Oznacza to, że Ania nie ma córek. Ma za to pięć siostrzenic. Jedna z nich to córka Ewy, dwie to córki Kasi, a więc Eliza musi mieć dwie córki. A zatem Ewa ma dwóch siostrzeńców i cztery siostrzenice. Dorota była na plaży ze swoją przyjaciółką Teresą. Pewnego ranka młode kobiety opalały się tuż przy wodzie. Teresa poszła do kawiarni po lemoniadę, a Dorota popływać. Gdy wróciła, zauważyła, że smartfon, który zostawiła na plaży przy ręczniku, zniknął. Widział pan mój telefon? Spytała opalającego się nieopodal mężczyzny. Nie, cały czas spałem, odpowiedział. W tym momencie Teresa wróciła z lemoniadą, rozejrzała się wokół i od razu zgadła, gdzie jest telefon Doroty. Kto go wziął? Ten sam mężczyzna. Przed zejściem łopatka była po jego lewej stronie, teraz jest po prawej. Poza tym przy łopatce jest podejrzanie wyglądająca górka piasku. Mężczyzna musiał w niej ukryć telefon w nadziei, że później go wykopie. Tomek zaprosił na imprezę swoją znajomą Alicję, która uczęszczała do Akademii Policyjnej. Gospodarzem był jego znajomy Jacek. Tomek martwił się, że na imprezie może być złodziej. Alicja uważnie przyglądała się wszystkim gościom podczas przyjęcia. Pod koniec przyjęcia powiedziała Tomkowi, że wie, kto jest złodziejem. Czy ty też? To gospodarz. Na początku imprezy jeden z gości miał zegarek na swoim nadgarstku. Z kolei ta pani miała na szyi piękny naszyjnik. Jednak pod koniec przyjęcia zegarek był na ręce Jacka, naszyjnik zaś w doniczce. Detektyw Borkowski szedł chodnikiem, gdy nagle usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. Rozejrzał się i zobaczył zbierający się tłum ludzi przy wybitym oknie jubilera. Na zewnątrz był zdezorientowany właściciel sklepu. Detektyw podszedł do niego i spytał, czy coś zostało skradzione. Mężczyzna odpowiedział, że nie do końca rozumie, co się stało. Wtedy detektyw przeprosił i powiedział, że musi złapać złodzieja. Co takiego zobaczył? Stłuczenie szyby w oknie służyło odwróceniu uwagi gapiów. W związku z tym nikt nie zauważył tego gościa, jak okrada z pieniędzy mężczyznę w garniturze. Początkowo portfel był w jego kieszeni. Teraz złodziej ucieka z nim w dłoń.
Policja od dawna podejrzewała pana Nowaka o przemyt zakazanych obiektów i umieszczanie ich na swoim jachcie. Funkcjonariusze byli pewni, że towar, którego szukali, był na jego okręcie. Kilku policjantów z nakazem przeszukania zjawiło się w porcie, w którym zacumowany był jacht Nowaka. Przeszukali każdy zakątek okrętu, ale niczego nie znaleźli. Pan Nowak szyderczo się uśmiechał, gdy ich żegnał. Wtedy najmłodszy policjant krzyknął: „Wiem, gdzie jest towar!” Na co takiego wpadł? Towar musi być pod wodą, zawinięty w folię wodoszczelną, najprawdopodobniej przymocowany do kotwicy. Przyjrzyj się dokładnie tym dwóm gościom. Jeden z nich nie mieszka sam. Który? Gość po prawej. W łazience są dwie szczoteczki do zębów. Andrzej, bogaty biznesmen, przyniósł do biura bardzo ważne dokumenty. Miał jednak spotkanie i musiał wyjść na kilka godzin. Poprosił swojego sekretarza, żeby miał oko na jego biuro. Konkurenci mogliby się włamać i przeczytać dokumenty. Gdy wrócił ze spotkania, sekretarz powiedział, że wszystko było w porządku. Jednak gdy biznesmen rozejrzał się po biurze, zorientował się, że ktoś był w środku. Sekretarz w końcu się przyznał, że zdrzemnął się chwilę pod nieobecność szefa. Skąd pan Andrzej wiedział, że ktoś był w jego biurze? Globus na jego biurku jest odwrócony w przeciwnym kierunku. Włodek, prosperujący biznesmen, jadł obiad w drogiej restauracji. W pewnym momencie wyszedł na zewnątrz wykonać ważny telefon. Po powrocie zauważył, że zniknęła jego teczka z pieniędzmi i dokumentami. Mógł ją ukraść tylko inny klient. Policjant, który przyjechał do restauracji, przesłuchał wszystkich gości. Kasia powiedziała, że pisała nowy rozdział swojej książki. Paweł zeznał, że czekał w kolejce do toalety. Daria właśnie zapłaciła za swoją kawę i miała wychodzić. Robert z kolei rozmawiał ze swoją dziewczyną. Policjant nie musiał się długo zastanawiać, żeby zgadnąć, kto ukradł teczkę. Kto jest złodziejem? Paweł. Poza nim w restauracji jest czworo innych klientów i każdy jest czymś zajęty. Jak w takim razie mogła być kolejka do toalety? Policja otrzymała informację, że jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców, Bożydar Kowalski, miał zjawić się w kraju i przylecieć samolotem. Niestety policjanci wiedzieli o nim tylko tyle, że był niski, nosił okulary i posługiwał się fałszywym imieniem i nazwiskiem. Na lotnisko pojechał detektyw Borkowski, gdzie zatrzymał czwórkę ludzi pasujących do opisu. Byli to pan Kawon, pan X Lawok, pan Keruzam i pan X Woktur. Przyjrzyj się uważnie mężczyznom i spróbuj wskazać przestępcę. To pan X Lawok. Jego nazwisko to tak naprawdę nazwisko przestępcy Kowalski, ale pisane odwrotnie. Detektyw poszukuje ważnego świadka, bez którego nie rozwiąże zawikłanej sprawy. Jedyne, co o nim wie, to to, że jest leworęczny. Przyjrzyj się tym ludziom i pomóż detektywowi znaleźć osobę, której szuka. To kelnerka. Trzyma tackę z posiłkami w prawej ręce, a serwuje je lewą, dominującą ręką. Spójrz na te księżniczki i wskaż nieprawdziwą. To księżniczka po prawej. Tiary pozostałych lśnią w świetle słońca. To oznacza, że muszą być wykonane z cennych metali. Natomiast tiara lodowej księżniczki nie błyszczy się, jest plastikowa. Po długiej podróży biznesmen pojawił się w swoim biurze. Zauważył, że z jego biurka zniknęły ważne dokumenty. Od razu zadzwonił na policję. Parę minut później przyjechał policjant. Po przesłuchaniu wszystkich pracowników wyłonił trójkę podejrzanych. Byli to księgowa Emilia, recepcjonistka Zosia i menedżer sprzedaży Jacek. Żadne z nich nie przyznało się do przebywania w biurze szefa. Policjant jednak od razu odgadł, kto kłamie. Masz jakiś pomysł?
Jacek jest złodziejem. Panie chodzą w butach na obcasach. Pozostawione na podłodze ślady wyraźnie sugerują obuwie z płaską podeszwą. Starsza pani zadzwoniła na policję i zeznała, że ktoś zakradł się do jej domu, gdy spała. Intruz zabrał pieniądze, które trzymała w kuchennej szafce. Kobieta była przekonana, że zrobił to jeden z jej sąsiadów. Policjanci złożyli wizytę każdemu z osobna, ale wszyscy twierdzą, że tego dnia byli w swoich domach. Przyjrzyj się uważnie budynkom i spróbuj wskazać złodzieja. Rysiek kłamie. Nie było go w domu. Zaparkował samochód obok domu po tym, jak śnieg zasypał podjazd. Przyjrzyj się tym ludziom. Kto jest właścicielem psa? Gość po środku. Jako jedyny nie próbuje pogłaskać psa. Zgadniesz, ile jest arbuzów na tym obrazku? Gabrysia oblała test z matematyki. Na szczęście miała bardzo wyrozumiałą panią profesor. Zaproponowała, że jeśli rozwiąże jej 3 zagadki, dostanie dobrą ocenę. Gabrysia oczywiście się zgodziła. W pierwszym zadaniu musi obliczyć wynik równania. A tobie się uda? Wynik to 232. Gabrysi bardzo szybko udało się rozwiązać to równanie. Następna zagadka. Studentka zobaczyła kilka liczb ułożonych z zapałek. Jaka powinna być ostatnia cyfra? To powinna być 1. Liczba miejsc styku zapałek maleje o 1 w każdej następnej cyfrze. Na koniec profesor dała Gabrysi kilka bil. Weź tylko 3 i ułóż z nich poprawne działanie. Po kilku chwilach Gabrysia znalazła rozwiązanie. Co takiego zrobiła? Obróciła 9 i otrzymała 6. Następnie wzięła bile z liczbami 13, 11 i 6. Wyszło jej 30. Szybkie myślenie pomogło Gabrysi zdać test. Zostałeś uwięziony w pomieszczeniu bez drzwi i okien. Nagle pokój zaczyna napełniać się wodą. Sprawdzasz każdy jego zakamarek, ale nie widzisz żadnego kurka, którym zakręciłbyś wodę. Wiesz, że pomoc jest w drodze, ale minie co najmniej 5 minut, zanim ktokolwiek przyjedzie. Masz 2 minuty. Potem cały pokój będzie zalany. Oczywiście nie potrafisz wstrzymać oddechu na 3 minuty. Widzisz przed sobą 3 przedmioty, ale tylko jeden uratuje ci życie. Co wybierzesz? Słomkę, linę czy puste wiadro? Weź wiaderko i nałóż je na głowę. W ten sposób powstanie kieszonka powietrzna, dzięki której będziesz mógł oddychać przez kilka minut i poczekać, aż nadejdzie pomoc. Zgubiłaś się na pustyni. Jest już ciemno, ale pełnia księżyca oświetla otoczenie. W pewnym momencie dostrzegasz wieżę. Zły czarodziej wygląda z okna i mówi, że jeśli chcesz przetrwać, musisz rozwiązać jego zagadkę. Oblicz wysokość wieży czarodzieja. Wokół siebie widzisz jedynie kilka odłamanych gałązek. Do dyspozycji masz swój zegarek i własny cień. Czym się posłużysz, żeby obliczyć wysokość wieży? Twój cień ci pomoże. Możesz porównać jego długość z cieniem, jaki rzuca wieża. Potem powiesz, ile masz wzrostu. Możesz obliczyć wysokość wieży. Spójrz na ten ciąg liter. Jakie będą kolejne 3? Każda z liter to pierwsza litera nazw kolejnych cyfr liczonych od 1. J jak 1, 2 jak 2, T jak 3, C jak 4, P jak 5, S jak 6 i S jak 7. A więc dalej musi być O jak 8, D jak 9 i D jak 10. I na tym kończymy dzisiejszą lekcję alfabetu. Spójrz na obrazek i powiedz, która osoba jest duchem.
Mężczyzna po prawej jest duchem, nie rzuca cienia. Laura i Grzesiek odpoczywali na ławce. W pewnym momencie podszedł do nich policjant i powiedział, że rozpoznał stojący nieopodal rower. Okazało się, że został skradziony kilka ulic dalej. Funkcjonariusz zapytał Laurę i Grześka, które z nich dokonało kradzieży, ale żadne z nich się nie przyznało. Czy domyślasz się, kto jest winny? Popatrz na ślady stóp. Prowadzą od roweru do miejsca, w którym siedzi Laura, a więc to ona go ukradła. Po wypadku Sylwia cierpiała na amnezję. W szpitalu odwiedziło ją trzech chłopaków. Jej brat bliźniak, kuzyn, którego nie widziała już od 10 lat i chłopak ze szkoły, któremu się podobała, ale nigdy nie zamieniła z nim słowa. Przyjrzyj się ich portfelom i wskaż, który z nich jest bratem Sylwii. To musi być ten chłopak. Ma w portfelu ich wspólne zdjęcie. Przypadkowy człowiek nie nosiłby przy sobie takiej fotografii. Nie mógł mieć go też dawno niewidziany kuzyn, bo jak widać, zdjęcie powstało całkiem niedawno. Klara umówiła się z przyjaciółmi, że w weekend będą świętować w internecie urodziny jednego z nich. Dziewczyna nie dołączyła jednak do wideokonferencji. W szkole znajomi wypytywali ją, dlaczego się nie pojawiła. Powiedziała, że w piątkowy wieczór doszło do jakiejś awarii i przez cały weekend nie miała internetu i prądu. Powiedziała, że wykorzystała tę okazję do nauki i przez 2 dni pisała na komputerze pracę semestralną. Znajomi jej nie uwierzyli. Dlaczego? Skoro nie było prądu, nie mogła pracować na komputerze. Wiadomo, że stacjonarny nie uruchomi się bez zasilania, a bateria w laptopie z pewnością nie wytrzyma 2 dni bez ładowania. Lidka przez przypadek wysłała e-maila do swojej siostry zamiast do najlepszej przyjaciółki. Nie chciała, żeby dziewczyna go przeczytała, więc ukradła jej laptopa, żeby skasować wiadomość. Niestety, aby się zalogować, trzeba było podać hasło. Na szczęście znalazła wskazówkę. Matma 2, muzyka 2, historia 6-5, gegra 4-5. Jakie jest hasło? Każda cyfra oznacza literę, którą należy wybrać z danego słowa, a zatem 2 litera w matmie to A, 2 litera w wyrazie muzyka to U, 6 i 5 litera w historii to R i O, a 4 i 5 litera w słowie gegra to R i A, a więc hasło to Aurora. Eleonora zgubiła się na spacerze w lesie. W końcu, jak to zwykle bywa, w jej przypadku trafiła do chatki wiedźmy. Czy to jakiś dzień świstaka? Weszła do środka, przywitała się, pogłaskała kota i poprosiła wiedźmę, żeby pomogła jej wrócić do domu. Kobieta postanowiła jednak zawrzeć z nią układ. Jeśli Eleonora rozwiąże jej nową zagadkę, to jej pomoże. A jeśli nie, zostanie z nią na zawsze. Wiedźma zawiązała dziewczynie oczy. Położyła na stole nieokreśloną liczbę monet. 6 z nich leżało zwrócone do góry orzełkiem, a pozostałe reszką. Zadaniem Eleonory było podzielić je na 2 stosy, ale tak, żeby w każdym z nich znalazła się taka sama ilość pieniążków odwróconych orzełkiem do góry. Jak to zrobić? Ponieważ na stole leży 6 monet zwróconych orzełkiem do góry, Eleonora wzięła do ręki 6 przypadkowych pieniążków, a następnie je odwróciła. Nie ma znaczenia, ile monet leży na stole i ile z nich jest zwróconych do góry orzełkiem. Wszystko dlatego, że liczba monet zwróconych reszką do góry spośród tych 6, które wybrała, równa się liczbie monet zwróconych orzełkiem do góry na 2 kupce, a więc kiedy Eleonora je odwróciła, ich liczba się wyrównała. Elwira wybrała się na wakacje na tropikalną wyspę. Wszyscy jej mieszkańcy zawsze mówią prawdę, a turyści kłamią. Podeszły do niej 2 dziewczyny i jedna z nich powiedziała: cześć, mam na imię Sabina i jestem turystką, a to Tekla, mieszkanka wyspy. Skąd wiadomo, czy dziewczyny są tutejsze? Czy przyjechały na wakacje?
Ponieważ tubylcy zawsze mówią prawdę, żaden miejscowy nigdy nie nazwałby się turystą, a więc Sylwia jest turystką, musiała jednak w czymś skłamać. Skoro powiedziała prawdę na swój temat, to na pewno skłamała w sprawie Tekli, a więc to ona też jest turystką. Wiktoria Dobrowolska była zamożną młodą damą, uwielbiała biżuterię. Kolekcję swoich ulubionych świecidełek przechowywała w garderobie w szklanej gablocie. Pewnego ranka weszła do pomieszczenia i okazało się, że ktoś stłukł szybę i ukradł wszystkie jej kosztowności. Policja podejrzewała 3 osoby. Wiesię, sprzątaczkę, która codziennie dbała o dom, Karolinę, najlepszą przyjaciółkę Wiktorii, która miała klucz do jej mieszkania, oraz kuzynkę Zosię, która przyjechała w odwiedziny. Wiesia powiedziała, że wczoraj około 22 sprzątała w garderobie i wszystko było w porządku. Karolina twierdziła, że nie było jej w domu przyjaciółki już od kilku dni. Zosia oznajmiła, że nie ma w zwyczaju mieszkować w cudzym domu i kraść biżuterii. Kto zatem ukradł kosztowności Wiktorii? Złodziejką jest sprzątaczka. Wygląda na to, że stłukła szybę w gablocie, zabrała biżuterię i przy okazji od razu posprzątała rozbite szkło. Pewnej burzowej nocy Agata siedziała z siostrą w domu i oglądały do późna telenowele. W przerwie na reklamę puszczono prognozę pogody. Prowadząca powiedziała, że będzie padać jeszcze przez 2 dni, ale za 72 godziny przejaśni się i wyjdzie słońce. Agata popatrzyła na siostrę i stwierdziła, że pogodynka się pomyliła. Dziewczyna miała rację. Jak się tego domyśliła? Za 72 godziny też będzie noc, a przecież niemożliwe jest, żeby słońce świeciło po zmroku. Millerowie urządzili w ogrodzie grilla. Z tej okazji przygotowali świeży sok z pomarańczy. Grażynka zaczęła przechwalać się, że potrafi odróżnić świeży sok od kilkudniowego. Poprosiła rodzinę, żeby poddała ją próbie. Dziewczynie zasłonięto oczy. Brat przyniósł jej do picia stary sok z lodówki, a potem nalał jej świeży napój. Grażynka bez problemu je rozróżniła. Jakim sposobem? Stary sok z lodówki był zimniejszy od świeżego, który stał na dworze. Pan Tomaszewski był surowym nauczycielem. Nie pozwalał uczniom wnosić do klasy urządzeń elektronicznych i czytał na głos wszystkie liściki. Uczniowie musieli więc wykazać się sprytem. Pewnego razu przeczytał na głos następującą wiadomość. 5, 1, 6, 7, 11, 25, 3, 18... Uwielbiam tę książkę. Kiedyś co miesiąc ją czytałam. Czy odszyfrujesz, co chciał przekazać nadawca liściku? Liczby oznaczają kolejną literę w zdaniach. 5. litera to L, 1. to U, 6. to B, a 7. I. 11. litera to E, 25. to C, 3. to I, a 18. to E. A więc zakodowana wiadomość to lubię cię. No. To był spokojny dzień, dopóki pan Janczak nie musiał wezwać policji. Na domiar złego zaczął padać deszcz. Mężczyzna powiedział, że ktoś stuknął w jego samochód i odjechał. Policjant przybył na miejsce zdarzenia. W pobliżu nie było żywej duszy, oprócz mężczyzny, który naprawiał koło w swoim samochodzie. Pan Janczak powiedział, że to właśnie on w niego uderzył. Facet jednak stwierdził, że nie mogło do tego dojść, ponieważ już od dłuższego czasu naprawia swój pojazd. Czy wiesz, który z nich kłamie? Kłamał mężczyzna, który naprawia samochód. Deszcz dopiero niedawno zaczął padać. Gdyby faktycznie od dłuższego czasu naprawiał auto, ziemia pod spodem byłaby sucha, ale jest mokra, co oznacza, że facet dopiero co tu zaparkował. Basia zorganizowała kostiumowe przyjęcie urodzinowe. W środku imprezy do domu przyszedł policjant i powiedział, że szuka złodzieja, który na pewno się tu ukrył i zniknął w tłumie gości. Przyjrzyj się uważnie wszystkim osobom i wskaż podejrzanego. Spójrz na tego gościa. W przeciwieństwie do pozostałych osób, elementy jego kostiumu w ogóle do siebie nie pasują.
Ma kowbojski kapelusz i płaszcze Jokera. Prawdopodobnie próbując się ukryć w pośpiechu, wrzucił do siebie to, co wpadło mu w ręce. Iwona wyjechała w podróż służbową i poprosiła swojego chłopaka Darka, żeby kupił jej specjalną tabliczkę czekolady, którą raz w miesiącu w samo południe można było nabyć w parku u pewnego handlarza. Tego dnia pochłonęła go jednak gra na konsoli i całkiem wyleciało mu to z głowy. Iwona zapytała go, czy kupił jej smakołyk, a on oznajmił jej, że kiedy przybył na miejsce, wszystkie czekolady były już wyprzedane. Wysłał jej nawet zdjęcie parku na dowód, że tam był. Dziewczyna przyjrzała mu się i odkryła, że Darek ją okłamał. Jak się domyśliła? Cienie są zbyt długie, więc Darek na pewno nie wybrał się tam w samo południe, bo o tej porze obiekty ich nie rzucają, a zegar pewnie przerobił w Photoshopie. W szeregu stoi 5 uczennic. Amelia nie stoi koło Klaudii, Beata nie stoi koło Doroty i Klaudii. Ani Klaudia, ani Beata nie stoją obok Edyty. Patrząc z twojej perspektywy, Dorota stoi na lewo od Edyty. Jak mają na imię dziewczyny? Amelia nie stoi koło Klaudii, a więc musimy wykreślić je w obu kolumnach, u Amelii i u Klaudii. Skoro Beata nie stoi obok Doroty i Klaudii, to Dorota i Klaudia nie stoją koło Beaty. Obok Edyty nie stoi ani Klaudia, ani Beata i na odwrót. Teraz tak, Beata i Klaudia mają tylko jedną osobę obok siebie, a więc muszą stać z brzegu. Nie wiemy tylko, która znajduje się po prawej, a która po lewej stronie. Wypróbujemy te dwie kombinacje. Sąsiadką Beaty jest Amelia, Klaudia stoi obok Doroty, w obu przypadkach Edyta znajduje się w środku. Pamiętasz, jaki był ostatni warunek? Dorota miała stać na lewo od Edyty, a więc pierwsza kombinacja jest poprawna. Kolejność wygląda następująco. Klaudia, Dorota, Edyta, Amelia i Beata. Uff. Firma pana Wokulskiego miała liczne problemy finansowe. Pewnego dnia mężczyzna zadzwonił na policję. Powiedział, że ktoś włamał się do jego biura. Złodzieje ukradli mi sejf ze wszystkimi pieniędzmi. Policjant, który przybył na miejsce zdarzenia, spytał, dlaczego uważał, że złodziei było kilku. Mój sejf był zbyt ciężki, żeby jedna osoba mogła go unieść. Po tych słowach śledczy zorientował się, że pan Wokulski kłamie. Dlaczego? Gdyby sejf naprawdę był tak ciężki, zostawiłby wgniecenia w dywanie. Po napadzie na bank policjanci znaleźli torbę z pieniędzmi w parku. Leżała między kilkoma kaktusami. Policjanci zatrzymali trójkę podejrzanych. Już po chwili aresztowali prawdziwego przestępcę. Kto ukradł pieniądze? Gość po lewej ma liczne zadrapania, które zostawiły kolce kaktusów. Policja podejrzewała Dorotę o szmuglowanie diamentów za granicę, ale nie mieli na to żadnych dowodów. Dlatego detektyw Borkowski postanowił śledzić kobietę i coś na nią znaleźć. Pewnego dnia zauważył, że Dorota weszła do domu, ale gdy z niego wyszła, nie miała przy sobie diamentów. Pewnie zostawiła je w środku. Jak detektyw się tego domyślił? Dorota chodziła w butach ze zdejmowanymi obcasami. Musiała w nich ukryć diamenty. Spójrz uważnie na ten obrazek i odgadnij, która kobieta jest matką dziecka. Kobieta z prawej musi być człowiekiem. Dusi się pod wodą, ale dziecko nie ma z tym żadnego problemu. Uśmiecha się i wygląda na spokojne. W dodatku ma skrzela. To oznacza, że jego matką jest syrena. Detektyw Gończyk wybierał pierścionek dla swojej narzeczonej, gdy nagle do sklepu wszedł zamaskowany mężczyzna. Nakazał klientom położyć się na podłodze, po czym zabrał najdroższą biżuterię i pieniądze. Detektyw zobaczył, jak rabuś wsiada na czerwony motocykl i odjeżdża. Policjant bez wahania wsiadł do samochodu i ruszył w pogoń. W pewnym momencie dotarł do skrzyżowania. Którędy powinien pojechać? Gończyk zobaczył nadjeżdżający z naprzeciwka samochód. Spytał kierowcę, czy widział mężczyznę na czerwonym motocyklu. Nie, minąłem tylko srebrny samochód sportowy.
Potem detektyw ujrzał szare auto po lewej. Kobieta w środku powiedziała, że nie widziała czerwonego motocykla, ale minęła żółty rower i grupkę rowerzystów. Z prawej strony nadszedł mężczyzna, który powiedział gończykowi, że widział dużą niebieską ciężarówkę. Gdzie jest złodziej? Motocykl może być tylko w niebieskiej ciężarówce. W pewnym znanym muzeum wystawiono unikatowy diament. Był strzeżony całą dobę i do pomieszczenia z kamieniem wpuszczano tylko 10-osobowe grupki odwiedzających. Po jednej z takich wizyt uruchomił się alarm. Strażnicy weszli do pomieszczenia, gdzie zastali młodego człowieka. Gdy go przeszukali, w jego torbie znaleźli kilka banknotów, zapalniczkę, butelkę z napojem, aparat fotograficzny i komórkę. Strażnicy musieli puścić go wolno. Jednak następnego ranka ogłoszono, że diament został skradziony. Jak do tego doszło? Mężczyzna podmienił diament na fałszywy. Prawdziwy kamień schował w butelce z napojem. Pan Lopez, bogaty biznesmen, pilnie potrzebował swojego asystenta, ale ten pojechał na wieś na wakacje. W środę pan Lopez wysłał mu list z prośbą o jak najszybszy powrót do miasta. Czekał na odpowiedź do niedzieli, ale po asystencie wciąż nie było śladu. Biznesmen postanowił sprawdzić, co się dzieje. Gdy zjawił się w jego domu, zastał pakującego się asystenta. O, pan Lopez, dopiero wczoraj doszedł pański list. Miałem wychodzić za pół godziny, wykrzyknął. Zwalniam cię! Nie potrzebuję ludzi, na których nie mogę polegać. Chciałeś wydłużyć sobie wakacje i nic więcej. Dlaczego pan Lopez tak pomyślał? Kalendarz stojący na szafce asystenta pokazuje poniedziałek, 4 listopada, ale listonosze nie pracują w weekendy. Gość kłamie! W dużym mieście miał miejsce napad na bank. Jeden z detektywów pojechał złożyć wizytę głównemu podejrzanemu. Cały tydzień źle się czułem, nie wychodziłem z mieszkania od 3 dni. Nie potrzebowałem nawet jedzenia, mam pełną lodówkę, proszę sprawdzić. I mężczyzna rzeczywiście otworzył lodówkę. Detektyw zorientował się, że podejrzany kłamie i aresztował go. Jak się tego domyślił? Po pierwsze, chleb wygląda na świeży. Po drugie, gdyby facet naprawdę nie wychodził z domu przez 3 dni, w lodówce nie byłoby tyle jedzenia. Pewien znawca sztuki zapłacił mnóstwo pieniędzy za nic nie warty obraz. Dobrze wiedział, że jest bezwartościowy. Był uczciwym człowiekiem i nie miał złych zamiarów. Dlaczego kupił ten obraz? Choć sam obraz był bezwartościowy, jego rama była pięknym i drogim dziełem sztuki. Po kilku przestępstwach popełnionych w mieście, policjanci postanowili złożyć wizytę głównemu podejrzanemu. Mieszkał na wsi. Po wejściu do środka nie zastali nikogo. Przeszukali całe wnętrze, włącznie z poddaszem, gdzie panował niezły bałagan. Mundurowi postanowili poczekać do powrotu właściciela. Jeden z nich poszedł do sklepu kupić wodę. Po powrocie powiedział pozostałym policjantom, że nie muszą dłużej czekać. Dlaczego? Gdy policjanci dojechali do domu, okno na poddaszu było zamknięte. Teraz jest otwarte. Kryminalista chował się tam i uciekł przez okno. Dwaj mężczyźni stoją przy rzece i obaj chcą przejść na jej drugą stronę. Ale łódka pomieści tylko jedną osobę. Mimo to udało im się przekroczyć rzekę. Jak? Stali na przeciwległych brzegach rzeki. Detektyw Borkowski poszedł do parku zjeść w słońcu drugie śniadanie. Jego uwagę przyciągnęli biegający wokół fontanny 3 mężczyźni. Każdy krzyczał: złodziej! Złapać złodzieja! Detektyw był skofundowany. Kto był prawdziwym przestępcą? Stwierdził, że im się poprzygląda. Po pewnym czasie odstęp między mężczyznami zaczął się zmniejszać i detektyw od razu się zorientował, kto jest złodziejem. Ty też? Jeśli złodziejem byłby 3 mężczyzna, drugiemu wystarczyłoby się odwrócić, żeby go złapać. To samo dotyczy drugiego. Oznacza to, że kryminalistą jest pierwszy z nich.
W jaki sposób włożysz całe jabłko do szklanej butelki, nie krojąc owocu i nie tłukąc naczynia? Wystarczy wiosną nasunąć butelkę na gałąź i poczekać, aż jabłko urośnie w środku. Pewnego wieczoru Staszek, niesławny włamywacz, wrócił do domu. Poprzedniego dnia ukradł bardzo drogie obrazy z domu pana Kowalskiego. Był w salonie, gdy dostrzegł kilku policjantów zbliżających się do jego domu. Poinstruował odpowiednio żonę i wymknął się tylnymi drzwiami. Gdy policjanci zapukali, żona Staszka powiedziała im, że męża nie ma od ponad tygodnia i że dziś powinien wrócić. W tym momencie Staszek wszedł do domu i przytulił żonę, jakby od dawna się nie widzieli. Ale policjanci im nie uwierzyli. Dlaczego? Spójrz na psa. Gdyby jego właściciel naprawdę wyjechał na tydzień, zwierzak byłby podekscytowany jego powrotem. Ale pies widział Staszka kilka minut wcześniej i nie pała już taką radością na jego widok. Skoro o północy pada deszcz, czy można spodziewać się słońca za 72 godziny? A skąd? Za 72 godziny znów zapadnie noc. Detektyw Borkowski został wezwany do małej rodzinnej kawiarni. Właścicielka opowiedziała mu, co się stało. Poszłam na chwilę do kuchni. Gdy wróciłam, zobaczyłam, że pieniądze zostały skradzione. W kawiarni były tylko trzy kobiety. Gdy detektyw spytał każdą, kto ukradł pieniądze, wszystkie krzyczały: to ona! Pierwsza kobieta dodała: właścicielka kawiarni to moja przyjaciółka. Jak mogłabym zrobić jej coś takiego? Druga kobieta powiedziała: piłam kawę i patrzyłam przez okno. Nic nie widziałam. Trzecia z kolei powiedziała, że nigdy by niczego nie ukradła. Kto wziął pieniądze? Detektyw szybko się zorientował, że to druga kobieta ukradła pieniądze. Po pierwsze, dwie pozostałe wskazywały na nią. Po drugie, twierdziła, że to pierwsza je ukradła. Skoro naprawdę patrzyła przez okno, to skąd wiedziała, co robiły pozostałe kobiety? W czasie pożaru okradziono bank. Ochroniarz powiedział policji, że chciał uratować ze środka torbę z pieniędzmi, ale musiał przykucnąć i zawiązać but tuż przed wejściem awaryjnym. Akurat w tym momencie drzwi otworzyły się i uderzyły go w głowę. Gdy oprzytomniał, pieniędzy już nie było. Dlaczego policjanci aresztowali ochroniarza? Drzwi awaryjne otwierają się na zewnątrz. Młoda kobieta ma tyle samo braci, co sióstr, ale każdy z jej braci ma dwa razy mniej braci niż sióstr. Ile sióstr i braci jest w tej rodzinie? Cztery siostry i trzech braci. O nie! Ktoś ukradł drogocenną biżuterię z hotelowego pokoju pani Darii. Kradzież miała miejsce około 6 rano. Po przyjeździe policji właściciel budynku poinformował śledczych, że wczesnym rankiem była burza śnieżna, która zasypała wszelkie dowody zbrodni. W pewnym momencie jeden z policjantów zauważył znanego im przestępcę. Był on już podejrzany o popełnienie kilku podobnych włamań, ale zawsze uchodziło mu to na sucho. Mężczyzna zaprzeczył, że był w tym czasie w hotelu, mówiąc: przyjechałem dosłownie pół godziny temu. Policjanci od razu zrozumieli, że kłamał. Dlaczego? Na dachu jego samochodu jest śnieg. Gdyby faktycznie jechał do hotelu, na jego aucie nie byłoby śladów białego puchu. Albo by się rozpuścił, albo zdmuchnąłby go wiatr. Ponieważ teraz jest pogodnie, śnieg nie może być świeży. Idziesz przez las, szukając drogi do przystanku autobusowego. Nagle napotykasz mężczyznę, który mówi ci, że niebawem dojdziesz do skrzyżowania. Będzie tam stał słup z drogowskazami. Ten po prawej poda fałszywą informację, z kolei lewy mówi prawdę. Niedługo potem faktycznie widzisz słup informacyjny. Na prawym znaku czytasz: do przystanku, a na lewym: dalej w las. Gdzie jest przystanek?
Skoro znak po prawej przekazuje niewłaściwą informację, a lewy prowadzi cię z powrotem do lasu, powinieneś pójść na wprost. Damian jest artystą. Niedawno miał problemy finansowe i musiał sprzedać jedyne cenne dzieło, jakie posiadał. Drogi obraz 17-wiecznego malarza. Kupiec pokazał swój nowy nabytek Borkowskiemu, znajomemu detektywowi. Po chwili uważnej obserwacji śledczy poprosił o adres Damiana. Złożył mu wizytę i spytał, skąd miał ten obraz. Artysta odpowiedział, że dostał go od swojego dziadka. Kłamiesz, powiedział detektyw. Sam go namalowałeś. Jak się tego domyślił? Na obrazie są linie wysokiego napięcia, które nie istniały w XVII wieku. Policjanci dowiedzieli się, że pewien przemytnik diamentów zamierza opuścić kraj samolotem odlatującym z największego lotniska w mieście. Nie wiedzieli jednak, kto to był i dokąd leciał. Dlatego postanowili przeszukać bagaże wszystkich osób wylatujących tamtego konkretnego dnia. Większość podróżnych była zła i nerwowa, ale jeden mężczyzna był spokojny i uprzejmy. Ochrona lotniska nie znalazła w jego walizce niczego podejrzanego, ale zaraz po tym, jak na bagażu mężczyzny umieszczono naklejkę „Sprawdzono”, policjanci poprosili go, żeby poszedł z nimi. Podejrzewali, że mógł być poszukiwanym przemytnikiem. Jak się tego domyślili? Gdy ochroniarz umieszczał na jego walizce naklejkę, mężczyzna niepostrzeżenie włożył do niej kurtkę. Diamenty muszą być schowane w odzieży. Pewien milioner kolekcjonujący antyki poprosił detektywa Borkowskiego, aby złożył mu wizytę. Kiedy Borkowski pojawił się w rezydencji, kolekcjoner powiedział: „Właśnie zakupiłem cenną statuetkę. Muszę wyjechać na tydzień w delegację, ale obawiam się, że ktoś może włamać się do mojego domu. Moim sąsiadom nie można ufać. Oczywiście statuetka jest ubezpieczona, ale nigdy nie wiadomo”. Borkowski miał tamtego dnia kilka innych ważnych spraw na głowie, ale obiecał, że przyjedzie wieczorem zobaczyć, jak się sprawy mają. Gdy zjawił się kilka godzin później, kolekcjoner od razu do niego podbiegł. „Nie było mnie dosłownie godzinę. Zawiozłem siostrę do lekarza, a gdy wróciłem, statuetki już nie było”. Detektyw mu nie uwierzył. Dlaczego? Gdy Borkowski odjeżdżał spod domu po południu, zauważył jabłko leżące po lewej stronie bramy. Wieczorem owoc nadal tam był. Żeby wjechać samochodem, trzeba otworzyć obie części bramy. Czyli kolekcjoner skłamał, że wyjeżdżał z domu. Na komisariat zgłosił się mężczyzna z zabandażowaną głową. „Podróżowałem autostopem, gdy zatrzymał się jakiś samochód. Kierowca poprosił mnie o sprawdzenie, czy w którejś z opon brakuje powietrza. Gdy się schyliłem, żeby je obejrzeć, uderzył mnie w głowę. Jak tylko doszedłem do siebie, zorientowałem się, że zabrał moje pieniądze i komórkę. Pamiętam, że jechał dużym samochodem, miał krzaczaste brwi i wąsy”. Policjanci znaleźli podejrzanego w kawiarni. Mężczyzna jednak powiedział, że to nie mógł być on. Zmienił koła w samochodzie 2 tygodnie wcześniej. Od tamtej pory jego auto stało zaparkowane przy kawiarni. Detektyw od razu się domyślił, że mężczyzna kłamie. Jak? Przy kawiarni stoi znak zakazu parkowania. Żaden samochód nie mógłby tu stać przez 2 tygodnie. Państwo Nowakowie musieli wyjechać w podróż służbową. To była nagła sytuacja. Nie mieli czasu zabrać pieniędzy do banku, żeby wpłacić je na konto. Dlatego postanowili schować je pod wycieraczką. Gdy wrócili, pieniędzy już nie było. Pod ich nieobecność 3 ludzi wchodziło do mieszkania. Sąsiad Nowaków pomógł im naprawić telewizor. Sprzątaczka przyszła, żeby uporządkować mieszkanie. Elektryk miał naprawić problemy z oświetleniem. Kto ukradł pieniądze? Sprzątaczka jako jedyna miała powód, żeby zajrzeć pod wycieraczkę. Daria brała udział w eksperymencie. Zamknięto ją w pokoju. Żeby z niego wyjść, musiała rozwiązać zagadkę. Na stoliku zauważyła kartkę z liczbami 11, 69, 96 oraz 88. Jej zadaniem było odgadnięcie, co te liczby mają ze sobą wspólnego. Czy ty wiesz, co je łączy?
Liczby te można odczytać w ten sam sposób po odwróceniu ich do góry nogami. Mężczyzna na skuterze stukł okno sklepu pana Rubina, ukradł kilka drogich zegarków i odjechał. Po przyjeździe policji właściciel powiedział, że jest prawie pewien, że zrobił to Patryk, jego bratanek. Policjanci pojechali złożyć mu wizytę, jednak ze względu na ulewny deszcz dojechali na miejsce dopiero po godzinie. Patryk był w domu wraz z kolegą. Spójrzcie, jak leje! Od wczoraj nie wychodziłem z domu. Znajomy Patryka potwierdził jego słowa, ale policjanci nie uwierzyli w tę wersję wydarzeń. Dlaczego? Kask mężczyzny jest zaczepiony na manetce skutera. Gdyby tam wisiał od poprzedniego dnia, byłby pełen wody. Spójrz na te dwie kobiety stojące przy lodówkach. Jedna z tych pań do niedawna nie miała tyle pieniędzy, żeby zrobić porządne zakupy. W zeszłym miesiącu wygrała na loterii. Która? Kobieta z lewej. Szpilki, stylowa sukienka i lodówka pełna po brzegi. Wygląda na kogoś, do kogo w końcu szczęście się uśmiechnęło. Spójrz na tych ludzi odpoczywających na basenie. Sprawiają wrażenie bogatych, ale tylko jeden z nich jest milionerem. Kobieta siedząca pod palmą ma na sobie dużo złotej biżuterii, jednak to złoto jest sztuczne, ponieważ zostawia na jej skórze zielone ślady. Kobieta spacerująca przy basenie ma sandały z dużym logo, tyle że nazwa marki jest zapisana błędnie, czyli to też podróbka. Mężczyzna pływający na materacu gra na swoim telefonie, ale zamiast jabłka na gadżecie widać truskawkę. To mężczyzna podlewający kwiatki jest milionerem. Z jego kieszeni zwisa kluczyk do Mercedesa. Ponadto dał kelnerowi $100 na piwku. Antek i jego dziewczyna Ania poszli na wyprawę do jaskini i zgubili się. Po pewnym czasie napotkali dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę. Zarośnięty i zaniedbany mężczyzna miał w rękach łopatę. Jestem tu od tygodnia. Wiem, jak wyjść z tej przeklętej jaskini, ale potrzebuję waszej pomocy. Chodźcie ze mną! Młoda kobieta wykrzyknęła. Nie ufajcie mu, to przestępca! Chodźcie ze mną! Jestem tu dłużej niż on i wiem, gdzie jest wyjście. Komu młoda para powinna uwierzyć? Młodzi zdecydowali się pójść z mężczyzną. Skoro kobieta jest w tej jaskini od ponad tygodnia, dlaczego wygląda na tak zadbaną i w dodatku ma świeże kwiaty we włosach? Z bankowego skarbca skradziono kilkanaście sztab złota. Policjanci domyślili się, gdzie mogą być i kto mógł je ukraść. Nie marnując czasu, zjawili się w domu głównego podejrzanego, ale ponieważ się spieszyli, zapomnieli o nakazie przeszukania. Podejrzany powiedział, że nie pozwoli im przeszukać domu. Wróćcie z nakazem, wtedy porozmawiamy. Po godzinie policjanci wrócili z niezbędnym dokumentem. Choć przeszukali każdy zakamarek domu i ogrodu, nigdzie nie znaleźli sztabek. Nagle jeden z policjantów wykrzyknął: wiem, gdzie jest złoto. Ty też już wiesz? Jest w basenie. Gdy policjanci przyjechali do podejrzanego za pierwszym razem, poziom wody był niższy. Mężczyzna codziennie poświęca wiele czasu na golenie, a mimo to wciąż ma długą i gęstą brodę. Jak to możliwe? Mężczyzna jest fryzjerem, goli swoich klientów. Pewnego dnia zaginął trener znanej drużyny piłkarskiej. Porwano go prosto z szatni. Śledczy mieli trzech podejrzanych. Wszyscy byli członkami zespołu. Łukasz powiedział, że po treningu został na boisku, żeby jeszcze chwilę poćwiczyć. Nawet nie było go w szatni. Andrzej zarzekał się, że po zajęciach wyszedł spotkać się ze swoją dziewczyną. Jacek natomiast twierdził, że gdy wychodził z szatni, trener jeszcze w niej był. Kto jest porywaczem? To Andrzej powiedział, że nie było go w szatni, ale zamiast stroju piłkarskiego ma na sobie zwykłe ubrania. Piątkę ludzi poproszono o przejście nad leżącym na podłodze ołówkiem. Z jakiegoś powodu nikomu się to nie udało. Wiesz dlaczego?
ołówek był tuż pod ścianą. Cwane. Pani Zielińska zadzwoniła po policję, zgłaszając, że ktoś włamał się do jej domu. Gdy na miejscu zjawili się funkcjonariusze, zastali kobietę przywiązaną do krzesła. Właścicielka utrzymywała, że do jej mieszkania wszedł mężczyzna w czarnej masce. Związał ją tak, że nie mogła się ruszać, po czym przywłaszczył sobie jej wszystkie oszczędności. Zamiast spisać raport, policjanci aresztowali panią Zielińską za składanie fałszywych zeznań. Dlaczego jej nie uwierzyli? Jak kobieta zadzwoniła po policję, skoro nie mogła się ruszać? W dzień jej urodzin rodzice oświadczyli Zuzannie, że jeżeli chce cieszyć się prezentem, który dla niej przygotowali, musi go sama znaleźć. Jako pomoc dali jej następującą wskazówkę. Gdzie Zuzanna powinna szukać prezentu? Na pierwszy rzut oka wygląda to na bełkot, ale gdy przyjrzeć się uważnie, można zauważyć, że w dłuższych słowach zamienione są kolejnością sylaby, a w jednosylabowych – litery. Po odpowiednim przestawieniu liter Zuzanna otrzymała wyraźną podpowiedź. Prezent schowany jest w piwnicy. Hanka poinformowała mamę, że wybiera się w ten weekend na obóz sportowy wraz ze swoim zespołem gimnastycznym. Pani Nowacka dobrze znała swoją córkę i podejrzewała, że ta ją okłamuje. W rzeczywistości Hanka zamierzała spędzić cały weekend ze swoim chłopakiem. Nie wspomniała jednak ani słowem o swoich podejrzeniach, a nawet pomogła córce się spakować. Po powrocie dziewczyna wytknęła mamie, że zapomniała zapakować jej szczoteczkę do zębów. Wtedy właśnie pani Nowacka nabrała pewności, że Hanka nie była na żadnym obozie sportowym. Jak doszła do tego wniosku? Cóż, szczoteczka została zapakowana do torby gimnastycznej wraz ze sportowym ubraniem. Hanka z pewnością by ją znalazła, gdyby faktycznie była na obozie. To, że tak się nie stało, sugeruje, że nawet nie otworzyła torby gimnastycznej. Przyjrzyj się tym osobom robiącym zakupy. Czy domyślasz się, która z nich ukradła arbuza? Chłopak po prawej trzyma piłkę, ale jakoś mu z nią ciężko. A ponieważ piłki są lekkie, musi to być pomalowany arbuz. Miłosz został oddelegowany na ekspedycję antarktyczną. Jego szef polecił mu regularnie przesyłać zdjęcia ukazujące jego lokalizację. Miłosz sumiennie wysyłał zdjęcia każdego dnia, ale po powrocie został zwolniony z pracy. Jak sądzisz, co nie spodobało się przełożonemu Miłosza? Na niektórych zdjęciach widać palmy, które byłyby raczej ewenementem na Antarktydzie. Szef natychmiast zorientował się, że zdjęcia to czysty fotomontaż, a Miłosz zamiast marznąć na biegunie, zafundował sobie wakacje na koszt firmy. Pewien stary człowiek miał bardzo słaby wzrok. Mieszkał ze swoim synem, Markiem, ponieważ stale potrzebował pomocy. Pewnego dnia odpoczywał sobie w ulubionym fotelu, podczas gdy jego syn przyrządzał kolację. Nagle Marek usłyszał odgłos tłuczonego szkła. Wbiegł do salonu i zobaczył rozbite okno. Zapytał ojca, co się stało. Ten wyjaśnił, że jakiś ciemnowłosy, ciemnooki mężczyzna cisnął w okno kamieniem i zbił szybę. Dlaczego Marek nie uwierzył swojemu tacie? Biorąc pod uwagę słaby wzrok starszego pana i fakt, że nie miał akurat na sobie okularów, było niemożliwe, żeby w ogóle zauważył kogoś za oknem, a już na pewno nie kolor włosów i oczu intruza. Kornelia wybrała się wraz ze swoim mężem w podróż służbową. Wieczorem kobieta źle się poczuła i nagle straciła przytomność. Gdy obudziła się kilka godzin później, nic nie pamiętała. Stało przed nią dwóch mężczyzn i obaj podawali się za jej męża. Czy potrafisz pomóc Kornelii określić, który z mężczyzn faktycznie jest jej mężem?
Wybrali się w podróż służbową i oboje byli ubrani na taką właśnie okazję. Bluza z kapturem to niezbyt elegancki strój, więc jej mężem musi być drugi mężczyzna, ten w garniturze. Elżbieta też nie może sobie przypomnieć, który pan jest jej mężem. Musiała zeszłej nocy nieźle zawalować. Czy potrafisz jej pomóc? Tylko jeden z mężczyzn nosi na palcu pierścionek. Rodzice Ewy, Jan i Katarzyna przyszli zabrać swoje dziecko ze szpitala. Który z tych nastolatków wróci dziś do domu? Ewa to imię żeńskie, a w pokoju znajduje się tylko jedna dziewczyna. Ola jak zwykle przechadzała się po lesie i ponownie się zgubiła. Los chciał, że po raz kolejny trafiła do chatki wiedźmy. Dziewczyna pogłaskała kocura, grzecznie przywitała czarownicę i poprosiła o pomoc w powrocie do domu. Wiedźma zamiast zajmować się klątwami brała akurat udział w konkursie matematycznym i koniecznie chciała udowodnić, że jest najmądrzejsza. Miała jednak problem z ostatnim zadaniem. Obiecała Oli, że wyśle ją do domu, jeżeli ta pomoże jej rozwiązać problem matematyczny. W przeciwnym razie dziewczynka pozostanie z nią na zawsze. Po czym zaśmiała się złowieszczo, bo tylko tak umiała. Oto zadanie. Przesuwając tylko 3 zapałki, stwórz 4 identyczne kwadraty. Wystarczy przesunąć te 3 zapałki. Ola może wrócić do domu i tym razem naprawdę poprosić rodziców o telefon z GPS-em. Oskar postawił przed swoimi kolegami wyzwanie. Czy potrafią odgadnąć 3-cyfrowe hasło do jego laptopa? Każdy z nich mógł zgadywać tylko raz. Koledzy Oskara wybrali następujące kombinacje. 3, 5, 7, 9, 0, 2, 9, 0, 7, 954. Żaden z nich nie udzielił poprawnej odpowiedzi, każdy natomiast odgadł po jednej cyfrze hasła i to na odpowiednim miejscu. Spróbuj odgadnąć hasło Oskara. Ponieważ każdy podał jeden prawidłowy element, pierwszą cyfrą nie może być 9, gdyż dziewiątkę wskazało 3 kolegów. Jedyną opcją jest tutaj trójka. Oznacza to, że na drugim miejscu nie może być 5, a na trzecim nie może być 7. W takim wypadku jedyna opcja na drugą cyfrę to 0. Wskazało ją 2 kolegów. Trzecia cyfra to 4. Nie może to być 2, ponieważ oznaczałoby to, że ktoś wskazał poprawnie 2 cyfry. 0 i 2. A zatem kod Oskara to 304. Nauczyciel podzielił uczniów na 2 grupy. W drużynie żółtej umieścił Juliana, Filipa oraz Kingę. Natomiast do drużyny fioletowej przydzielił Alicję, Wiktorię oraz Natalię. Zgodnie z logiką przyjętą przez nauczyciela, do której grupy powinna należeć Malwina? Drużyna żółta obejmuje uczniów, których imiona zawierają 2 sylaby, a w drużynie fioletowej są uczniowie, których imiona zawierają 3 sylaby. Imię Malwina ma 3 sylaby, a zatem dziewczynka zostanie przydzielona do drużyny fioletowej. Felix jest uwięziony na strychu starego domu. Do wyjścia prowadzą 3 drogi i za każdymi drzwiami czyha jakieś niebezpieczeństwo. Za pierwszymi drzwiami dach i podłoga składają się z wielkich soczewek. Słońce spali na wiór każdego, kto tam wejdzie. Pomieszczenie za drugimi drzwiami wypełnione jest trującym gazem. W pokoju za trzecimi drzwiami strzeże głodny lew. Którą drogę powinien obrać Felix? Powinien poczekać do zmroku i wybrać pierwsze drzwi. Po zachodzie słońca soczewki będą już niegroźne. Oto Milena i jej przyjaciele. Kuba, Leon, Marcel i Kajetan. Który z nich jest według ciebie chłopakiem Mileny?
To Marcel. On i Milena mają identyczne tatuaże. Jakie to romantyczne. Lało jak z cebra, gdy Karol wracał wieczorem do domu samochodem. Przejeżdżając obok przystanku autobusowego zauważył trzy osoby. Starszą panią, która wyglądała na chorą, lekarza, który uratował wielu pacjentów oraz Dagmarę, dziewczynę, w której Karol podkochiwał się od lat. Niestety w samochodzie jest miejsce tylko dla jednego pasażera. Jak powinien zachować się Karol? Powinien powierzyć samochód lekarzowi, który zawiezie starszą panią do szpitala. W tym czasie Karol zostanie sam na sam z dziewczyną swoich marzeń i, żeby nie było żadnych wątpliwości, da jej swoją kurtkę i odprowadzi po dżentelmeńsku pod drzwi jej mieszkania, po czym zastanowi się, dlaczego oddał swój samochód nieznajomemu. Hubert spokojnie oglądał sobie telewizję, gdy w jego domu zjawili się policjanci z nakazem rewizji. Jeden z funkcjonariuszy oznajmił, że Hubert jest jednym z głównych podejrzanych w sprawie kradzieży w banku. Hubert zaręczał, że nawet nie wychodził tego dnia z domu. Policjanci nie znaleźli w jego mieszkaniu skradzionych pieniędzy, ale mimo to zaaresztowali mężczyznę. Dlaczego? Hubert upierał się, że nie opuszczał domu, ale policjant znalazł paragon ze sklepu, na którym widniała ta sama data, co na kalendarzu. Hubert musiał robić tego dnia zakupy, a zatem kłamał, twierdząc, że nie wychodził z domu.